Mam nadzieję, że dzisiaj mi nie powiecie, że pokazuje mi bardzo grzecznie i kulturalnie nie to, co trzeba. Aż z ciekawości. Nie, dzisiaj jest normalnie Mega Man Zero, więc nie jest źle. Czemu wczoraj się odpaliło SMT zamiast tych zasosów, to mnie zastanawia. Ale to było wczoraj. To nieistotne, dzisiaj działa. Cześć Sebastian, witam. Na jakim etapie jesteśmy? Mamy za mało kryształów, żeby się poulepszać. Jesteśmy po 5 bossach, z tego co widzę. I chyba mamy double jump. Tak, mamy double jump. This is fine. God bless double jumping. A, mamy to, mamy to. No dobra. Czyli kto mi został właściwie? Kokapetri, Mino i Titanion. Same okropne etapy. Doskonale. Nie no, nie jest chyba aż tak źle, ale... Wiem, że na którymś z tych etapów było coś, czego bardzo nie lubiłem. I pewnie będę brutalnie sobie przypominał, o co chodzi. Do końca gry powinienem wbić jeszcze jeden poziom alfa. Trochę mało. Myślałem, że więcej. I mnie to odrobinę niepokoi, bo myślałem, że się złapię na podwójny pasek HP, ale... Jak tak mówisz, to chyba mi to nie grozi. Bez farmienia, czyli mówisz, że muszę pofarmić, ej! Nie no, zobaczę, czy mi się będzie chciało. 1500 i 3000, I see. Cześć, witam. A no dobra, lećmy do tego Titaniona. Zagrzejemy się jak w polskie lato. Dobra. Co tutaj było? Na pewno były te głupie, gorące strefy. Który ba, o Boże. Bo... Nie bardzo... No, ja się też nie szybko tutaj grzeję. To dobra, jak w dziwnym życiu. Zdążę. Wpada prosto przeciwnika, ale... This is fine. Ach. Zgaduję, że te generatory muszę niszczyć jako cel misji. Doskonale, czyli będę musiał wszystkie znajdować, co nie jest oczywiste. Jak bardzo jest jakieś osiągnięcie w kolekcji za to, żeby tutaj nie oberwać ani razu od tych od obrażeń od ognia? W sensie od ognia, to może to określenie, od gorąca. Bo domyślam się, że coś takiego by wrzucili. Fajnie, tej drzwi nie... Przez te przechodziłem, halo? Znajdź się na górze. Jest dwoje drzwi. Jesus. Ale jeszcze jest paskudne. Czyli przesnę najpierw.
Znaczy nie, nie wiem, to jest dosłownie na zasadzie, że ja zgadywałem, a nie, że wiem, że tak jest. Ale nie zdziwiłbym się. O, duża apteczka przyda się. I dobra, to już wyżej ich nie ma. I to był ten absolutnie zjebany miniboss, z tego co pamiętam. Yep. O mój Boże. Czy ja mam coś elektrycznego? Chyba tylko ten głupi atak. Inaczej nie będzie mi to specjalnie przydatne. Au. Wspominałem może, że nie lepiej tego minibota? I czy wspominałem może, że powinien ty użyć tanka, jeżeli już? Pierwsze podejście, co jej zrobimy naukowe do etapu. I tak strasznie dużo obywałem wcześniej i to jest na pewno coś, czego się da jakoś w miarę sądnie unikać. Jesus. To jest chyba najgorszy miniboss w TNZ4, I swear. Jezu, mi się powoli kończy miejsce, żeby tutaj to przeskakiwać. Też czuję, że nawet za bardzo się nie nauczę etapu, jak tak patrzę. Wezmę sobie jak my tanka, żeby się nauczyć etapu, tylko po nic więcej. Dobra, tu w prawo nic nie ma. Tu jest mały punkcik. Wezmę tu się wrócę. O Boże, mało czasu. Tu są drzwi. Będę grał ZX-y? Jeszcze nie wiem. Mam wrażenie, że powinienem sobie przypomnieć ZX-a 1, bo mam o nim złe wrażenie i chcę sobie przypomnieć, czy ono rzeczywiście jest. Czy powinienem mieć to inne powody, żeby tak myśleć o tej grze? Bo tak powiem. Jeszcze jeden generator, nie dziwię się. Bo zazwyczaj one są w jakichś takich ładnych, parzystych liczbach. Pomijając ten jeden etap, gdzie było ich 5. Muszę się stosować. Au. No Boże! Ujo. Ja jeszcze tutaj do panie co? Na dole są drzwi. Ja też nie wyjdę. Jednocześnie jedyne... tam... Jedyny... elektryczny skill, jaki mam, jest absolutnie paskudny na tego bossa. Więc nie jestem pewien, czy chciałem to robić. Zastanawiam się, czy Mino Magnus nie jest w tym wypadku lepszym bossem, żeby pójść do niego? A mnie tak było? A, dobre pytanie. Bo nie widziałem dokładnie, co mnie trafiło w tej sytuacji. Aha. Fajnie, w prawo tego unikać. Okej, już widzę, co mnie trafiło, bo to jeszcze na boki strzela. I tego na boki nie widziałem. Dobra, czyli boss nie jest jakiś bardzo zły, tylko w sumie zobaczyłem wszelki wypadek, ile punktów dostałem za ten, za cele misji, bo pewnie taki Sebastian mówi, pominąłem jedne drzwi. Ta. No clear time damage, to raczej na to nie patrzę.
Więc misja jest zdecydowanie do poprawki. Lecz nie ten przycisk. Wciąż mam A. Jakiś plan działania. Przede wszystkim moim planem działania jest nie wypierdalać się na każdym możliwym przeciwniku. To mi z pewnością bardzo pomoże. Dobra, czyli jeszcze raz. Moje, wydaje mi się, że... Inaczej, nie pamiętam co ma Minomagnus, więc nie jestem pewien, czy nawet pójście tam mi dużo da. Więc chyba po prostu spróbujemy jeszcze raz tego... pytanionka. Te pułapki roślin ogniem albo na karusem. To ma dużo więcej sensu niż mógłbym pomyśleć. Jestem przyzwyczajony, że jej po prostu przeskakuje. Albo nie przeskakuje tak jak tutaj, ale wiecie o co chodzi. O tak, to na pewno, nie? Czy ja... nie, to są pierwsze dni. Bo już zaczynam się zastanawiać, czy na pewno czegoś nie powinna. Swoją drogą nie widziałem, że tak się da. Dobrze wiedzieć. Jezus. A, zdążyłem tym razem. Nice. I teraz ten paskudny pokój. Wydaje mi się, że jeżeli będę je zemptywnie brał, to będzie to w miarę sensownie wychodzić. Albo i nie będzie. Mega. Drzwi tutaj. Ładnie. Dobra, to podchód zdecydowanie sprawniej niż pierwsze podejście. I dobra, co ja z tobą robię? A to kurwa. Używam tanka. To na pewno z tobą robię. W tle się zastanawiałem, czy rozsądnym rozwiązaniem nie będzie zostawić mu jednego gnojka, ale ewidentnie sam sobie przeszkodziłem w tym planie. Au. Ile on wytrzymuje? Mogę iść po kolemną w na kwiaty. No jest. Ja pewnie jakbym się upadł, to mógłbym sobie wziąć jakby przerwę dłuższą i też tak zajęcie, ten nie miałbym przerwy dłuższej na ten, na drogę uczynienia. Więc to z automatu odpada. Przerwa wieczorna jest zbyt silna. A może zdążę? Zdążę. Dobra, i teraz ostatnio pominąłem jeszcze jedne drzwi i teraz muszę o nich pamiętać. No dobrze. Gdzie wy jesteście, drzewi? Nie zdążę. A, mogę się wygenerować w ten sposób. W sensie, że po prostu spajsę i pasek. A. Teraz, gdzie są te drzwi nieszczęsne? Masz double jumpa, to prawda i o tym zapominam cały czas. Już się widzę. Kolegowie, wyfarmy sobie double jumpa tylko po to, żeby z niego nigdy nie korzystać. A tym razem się nie liczyło, ciekawe.
To poszło zdecydowanie sprawniej. To najgorsze jest to, że nie mogę z Soul Titanem walczyć Busterem za bardzo, bo... Znaczy, musiałbym pewnie wyłączyć tego skilla. Au. A. Czy to nie oznacza, że ja mogę tak robić? Faktycznie. Czym ty jesteś? Okej. Okay. To jest fajne. No, kurde. Nie, przynajmniej tam bywałem. Wachlarze są zniszczane, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Patrz to. No, jest, obydwałem, goddammit. Znaczy i tak raczej to bardzo dużo na ocenę nie wpłynie, ale... Boże, ten kill time. Paskudztwo. Czy to jeszcze będzie A? Nie. Wiecie, co to oznacza? Gdzie ja tyle czasu straciłem? To mnie zastanawia, bo ja nie czułem, żebym robił to jakoś specjalnie wolno. To jest tak, że nie czułem, żeby ten etap był jakiś specjalnie wolny, nie czułem, żebym... znaczy specjalnie długi. Nie czułem, żebym robił go specjalnie wolno, a jednocześnie miałem bardzo kiepską ocenę za czas i to mnie zastanawia. A, dobra, jeszcze raz. Nie, na tym segmencie, gdzie się wpinałem, bo czekałem na naładowany buster. Wątpię. Znaczy, zdaję sobie sprawę też, że dość ostro mi pojechali za ten, za obrażenia. Nie, to... Proszę, że sobie jeśli na max punkty. Ma chuj z tobą. I jak? Gdzie mi tak pojechali za ocenę? Również ja. Zdążyłem. Boże! To jest paskudne. A, Boże, 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 Bożenko. By coś mi przeciwników, to wydaje się, że nie jest jakieś pytanie dużo, więc wydaje mi się, że mogę sporo część z nich pominąć. Dużo większym problemem jest to, ile ja obrażeń przyjmuję na tym minibosie zastanym. No ja bym powiedział, że im dalej w las, tym mniej jest jakichś takich właśnie paskudnych mechanik. Tank. Nie mówię, że się wszystkich pozbywają, ale znacznej części mam wrażenie. Boże. Czemu się pasta... Nie, znaczy Cyber nie naładował. Bo ja myślałem, że on cały czas do ściany się zbliża, a on stoi w miejscu tutaj. I dopiero teraz mi się to tak rzuciło w oczy. Dobrze to, że on ma tak rozgającą, obracającą się animację. Na BTS to będzie tak bardziej przeszawać przez ten etap. O. To nie zapomnijcie o drzwiach. Od czego należy, czy ten? Czy ja go zamrożę, czy nie? To mnie zastanawia. Thank you.
I co, teraz będę miał za mało przecinku pewnie, co? Albo jakieś drzwi pominąłem? Nie no, czekaj, chyba nie pominąłem. Właśnie też mi się wydaje, że jedne pominąłem trochę. Au, to mnie jeszcze zdążyło trafić. Zaszkodzić nie zaszkodzi, powalczyć tak się. Blokowanie do ocenów. Tutaj mogło być gorzej. Dla mnie dużo gorsza jest ta część, w której nie możesz używać tych żywiołów, dopóki... Ja za mało prześników zabiłem, co? Nie możesz używać żywiołów, dopóki nie masz wylewelowanej broni. To jest dla mnie dużo gorsze. Czemu czekasz, aż puści wachlarza? Bo zapominam o tym. To jest moja główna odpowiedź. Wiem, że o tym pisałeś, zdaję sobie sprawę, tylko po prostu to nie jest coś, co jeżeli ktoś mi napisze, to mogę sobie natychmiast wdrożyć do walki. Tak powiem. To nie jest tak, że nie wiem, robię na złość, że specjalnie pomimo tego, że ktoś mi daje dobre rady, to ich nie słucham. No dobrze. To są łatwiej przeciwnicy do zabijania, więc powinienem ich zabijać. Le. Pojebie mnie z tym. Czy używasz kopiowania przeciwników? Kojarzę, że na ostatniego bossa bardzo dobrze jest sobie to skopiować. To jest jedyne, co kojarzę, a tak to raczej nie. Przy czym pamiętaj, że ja jestem też osobą, która notorycznie nie używa broni z robotmasterów w etapach. Holy shit, jak ja nienawidzę tego minibossa! Dobra, czyli tutaj mam dwoje drzwi do zgadnięcia i muszę o nich pamiętać. Za bardzo spadłem. Gdzie są te drugie drzwi? To są jedne. A teraz na przykład weszło. Ja muszę przy nim dosłownie stać? Jeszcze jakoś na lewo są? Szyki diabeł. O Boże. Chyba zdążyłem. Bo tu nie. Tak na lewo, dobrze. Dobra, już widzę. To muszę się ochładzić.
Zobaczmy, Jasza. Dobra. Ach. No, nie będę jeszcze pytał o apteczkę, bo chyba nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Czy jakoś tak? Powinienem go wziąć. Żeby dostać ocenę, bo chyba mogłem mieć jeszcze mało przecinków. Dobra. Ach. A tutaj mogę już tu stanąć. No tutaj bym nie zdążył raczej. Chyba że je się dosłownie niszczy na zwykłe cięcie. A nie, nie sądzę, nie podejrzewam tego o to, że jest na tyle miła. Na dwa zwykłe, to mógłbym nie zdążyć. A jeszcze mi brakuje. Jezu! Absolutnie zjebałem końcówkę tej walki. Bo te języczki ognia są łatwe do unikania. Clear time 350. Dobra, jest ok. This is fine. Obtenit my gold, jak rozumiem, zwróciłeś jest konkret dla mną. Nice. Nie lab, bo w labie niczego nie potrzebuję, kind of. Tutaj chcę zobaczyć, jak stoję. Perfect. Bo co tu było? Flameshoty, nie? To mi się może przydać. Że moje ciosy zdają jeden więcej. I chyba im brakuje jeszcze na ewolucję, right? Tak, zdecydowanie im brakuje. O Boże. Zastanawiam się, jak bardzo chce mi się grindować to wszystko. I jedną rzecz jeszcze chcę zobaczyć. Chciałbym auto charge'a na głowę. Do auto charge'a potrzebuję Raikena razy 2. Mam jednego, o mój Boże. Potrzebuję Vimisol, to mam. I potrzebuję Sandozerów od Titaniona. Na razie i tak nie mogę. Bardzo chętnie wziąłbym sobie też to, co mi daje spinning slash jumpa. Tylko problem polega na tym, że materiał do tego jest z misji, która się nie da powtarzać. Dobra, czyli musiałbym... Ja nie mogę szybsze ładowanie, ale do tego też nie mam materiałów. Dobra, skoczę sobie po materiały tam, gdzie one występują. Czyli muszę sandozery poniszczyć? Wiem, że w jednym podejściu, które miałem nieudane, mi dopnął sandozer. O Boże. Zapisz. Tak, idę na ten. Na Farming Simulator. Co ta różnica? Już
Szukając jakieś tałki w galne, I guess. Znaczy, jedyne co mi się absolutnie nie podoba, to to, że będę musiał jeszcze raz tego kurwiałego minibossa bić. To jest jedyna wada tego, że idę farmić, to cholerstwo. Nie wspominałem, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że ten minibus jest kompletnie wrażliwy na ogień. I dlatego te Rio Engine są kompletnie bezużyteczne. Do bicia samego bossa w sensie. I teraz Sandozery, czyli przeciwnicy, którzy zrzucają mi gówno na głowę. W dużym skrócie. O, ci dokładnie. Jeszcze na górze wiem, że są. Yep. Jeszcze na górze słyszę kolegę. No dobrze. Przynajmniej sobie wyfarm jest po tym tanki, I guess. To ten na górze, to? Yep. Ciekawe, ile razy będę musiał ich zabić. Fajnie, dlatego że raz już dostałem podczas nieudanej próby, to dość dużo. Okej, nieważne. Potrzebowałem jednak tego fajtem. Więc mogę wychodzić. A skoro było nalegane, żebym zapisał, to zapiszę. Powiedziałem, zapiszę. Cel. I teraz rzecz się ma tak, że mogę albo pójść do Mino po tą część, albo wrócić do Pegaza. Chyba wrócę do Pegaza. Bo przy okazji kryształów tutaj trochę się nachapię. Pegas był w Banking Gardens. Tylko nie pamiętam dokładnie, który to był przeciwnik. To jest najgorsze. Wiem, że nazywa się Raiken. I wiem, że to jest któryś z tych, które strzelają tymi trójkątnymi promieniami. Tylko właśnie nie pamiętam, który dokładnie. O, przy okazji jedna dobra rzecz, sfarmienie etapu Pegaza. Bo to nie są ci, tyle wiem. A. To mogą być ci, tylko ich druga wersja. Nie jestem pewien teraz, to jest najgorsze. Mogę chwilę posiedzieć i zobaczyć, co z nich dropnie. To jest Terraformer, czyli potrzebuję drugiego podobnego do tego. O kurwa, co kolce. To są ci, nie? Też nie są ci, right? Ta, to wciąż tej ofermery. Czy to na górze coś było? Jest taniu. Znaczy mówię, wydaje mi się, że Raiken to jest coś, co wygląda bardzo podobnie.
Tylko nieco inaczej strzela. Ale mniej bas. Na litlu, tak? Nie zabiłbym Defani i nie wyjebałbym się na minibossie, prawda? Przez to myślałem, że to ja umarłem. Nie, to też to, co ja wpadłem. Jebać to. Wiecie, jak mnie to denerwuje? Zwłaszcza kiedy można to po prostu tak zrobić? To wciąż są te farmery. To są bombardiry, czy... Nie, mechamelson to jest. O Boże, to było niebezpieczne. Gdzie coś? Słyszałem, jak coś mi dyngało i mnie to denerwuje. O Boże. Gdzie mi dyngają te cholerstwa? Bo ja słyszę, że to się ding ding. To jest bot, więc to na pewno nie tu. Gdzie on był? Bo ja pamiętam, że ja go gdzieś widziałem. Powiem więcej, ja mam jednego, więc musiałem go zdobyć w tym etapie. Był jeden na początku etapu, oh my. Słuchajcie. Wchodząc do etapu dostaję praktycznie 150 kryształów, jeżeli dobrze pamiętam. Bo te duże to jest 150, tak? Nie, to nie jest 150, bo bym miał więcej niż 150. Nie, się dostaje za te duże. Też mam w etapie, ja wiem, tylko chcę zrobić sobie... Osu Raikena? Okej. Okay. Wydawało się, że to coś innego. Mam ochotę pomemować i zabijać tych dwóch, po czym wychodzić z etapu i w ten sposób grindować kryształy. Słuchajcie, kryształy same się nie wypełnią. To jest ten moment, kiedy brakuje mi takiego bardzo intensywnego przycisku turbo, jak na emulatorach. Żeby przyspieszać sobie te wszystkie kocenki. Chcecie mi powiedzieć, że te duże to jest jakieś 15? Ja myślałem, że on dużo więcej dają.
tanki sobie naładujesz. Właśnie przy moim obecnym graniu to sobie ich nie naładuję, bo jeżeli brakuje mi HP i zgarnia teczkę, to nie dostaję ładunku do tanka, z tego co pamiętam. A ja wciąż bardzo notorycznie obrywam. To oznacza, że potrzebuję posługać lepiej. Okej, nieważne. I dostałem też Shakena. Idealnie. No dobrze. Mój najlepszy przyjacielu. Czego ja potrzebuję? Raiken, Vimisile i Sandozer. Nie zajebałem się? Nice. To teraz sobie wezmę i wyekwipuję. I skoczył lepszyć elfa. Następny potrzebuje tylko 1000. Max 12 w 880. Jesus. Zastanawiam się, czy warto. Chyba nie. Kiedyś jest Double Vitality na 7 czy na 6? Na 7, okej, to zdecydowanie mi się nie chce. Zresztą tych HP i tak jest stosownie dużo, zwłaszcza, że mam dwa tanki. Słynne ostatnie słowa wiem. Dobra, co mi zostało? Magnus i Koka. Zmieńmy pogodę na burzową. Dobra, czego wy tu ode mnie chcecie? Your jump might be affected if you shed polarity, your jump higher, different your jump lower. Okej, okay. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to nie ma żadnych tych... żadnych celów w misji. A, cóż to. Tak, to jest... odwrócona na polaryzację. Przysięgam. Ta polaryzacja w połączeniu z tym, że... coś jest, nie? Z tym, że mam double jumpa, tak? Pierwsze przechodzenie tego etapu. Jezu, ten motyw brzmi tak dużo lepiej, kiedy... jest zaaranżowany. W tej wersji brakuje mu takiego kopnięcia trochę, mam wrażenie. Au. Czy to było niepotrzebne? Prawdopodobnie. Wiesz, że soundphone może być chowy? Właśnie nie jestem pewien, na ile to soundphone, bo wydaje mi się, że da się zrobić na tym soundphone coś dużo lepszego. A, bo to mogę obniżać te platformy. Okej. Okay. Boże, ten auto charge tak pomaga, bo wiem, że to jest coś, co da się zrobić normalnie,
ale mi się ciężko ładuje jednocześnie obie broni naraz i wykonuje skoki. Cześć, Dave, witam. Czy to jest za diable? Możliwe, że jest. Nie chcę chyba sprawdzać. No to co? A teraz wyobraźcie sobie nie mieć double jumpa. Cześć, Mino Magnus. Mino Magnus był chyba nie jakiś super łatwy. Right? Wow. Wow. Au, wow, wow. Czemu go? Czemu Buster go nie trafia do? Czemu muszę w łeb strzelić? Konkretnie? Chyba. Albo nawet nie w łeb, ale... Ależ będą piękne oceny, o mój Boże! Jednocześnie muszę mu strzelić w łeb i nie trafić halabardę, to jest paskudne. Czy to jest A? Czy to jest A? To jest A. Mnie nie obchodzi, czy jest ledwo A. Czy to jest A? To jest A. Whatever. Nie ewolucja, tylko dodatkowe HP. Aż to nie czuję. Nie, nie, to tego nie. Mino ma paskudny hitbox, to prawda. Znaczy, mam wrażenie, że to nie jest kwestia hitboxu, tylko tego, że on blokuje halabardą strzały. Tak to trochę wyglądało. Zapisz, zapisz, zapisz. I został kokapetki. Dobra, pogadam w bentach. Tak, on ma słabość. Kokapetki nie... Bo generalnie Mino jest elektryczne. Elektryczni bossowie są podatni na lód. Kokapetki i Mandrago nie są żywiołowi, przy czym Mandrago w każdej normalnej grze pewnie byłby podatny na ogień, chyba że mówimy o Mega Manie 6, to byłby podatny na lód. A tutaj po prostu nie ma słabości. Czyli tutaj chyba muszę coś zrobić, jeżeli dobrze grałem. Tutaj ty... A nie, tutaj nie mam celów, okej. Okay. No dobrze, to bardzo dobrze, tak powiem. Ja się bardzo cieszę, kiedy nie ma celów. No dobrze, co my tu ma... O Boże. Już nienawidzę tego etapu. Domyślam się, że double jump tutaj robi ogromną robotę.
Nawet nie blisko? Obiór miętające bloczki? To nie jest coś, co chciałem dzisiaj usłyszeć. I chyba już widzę, co miałeś na myśli! Nie schwyciłem się ściany. O mój Boże, to mi zafa na początek tapu. XDD. Nie przesadzajmy. Nie jest też tak, że z tymi etapami. Wolę zdecydowanie to niż jakąkolwiek wariację na temat lodowych etapów 0-2. Bo Jezu Chryste, lodowe etapy 0-2 to jest zaczydło. Mam dziwne wrażenie, że to może być jeden z tych etapów, gdzie będę w stanie dostać w miarę sensowną ocenę za obrażenia. O mój Boże. Czy jestem w stanie to zrobić? Raczej tak. Okej, to jeszcze raz. Tutaj nie zrobić niczego głupiego. Clueless. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale człowiek, kiedy streamuje, nie ma prawa się odzywać na temat robienia czegokolwiek, bo kończy się takie widać. Tak samo się śmiałem, jak robię sobie te swoje podejścia do Dark Soulsów 3. Że czasami mam takie... Ten segment nie jest zły, nie muszę odpalać ogniska. Macie jedną szansę zgadnąć, kto się wypieda dosłownie chwilę później. Coś tam ja wczoraj na retail. Boże, nie mogłem się odwrócić, bo byłem... O Pontiffie to nie, się nie odzywam. Dla swojego własnego mentalnego dobra. Bo Pontip mi wciąż idzie tak absolutnie paskudnie, że ja na poważnie odważam pójść do dancerki przed Pontifem, żeby dostać parę darmowych poziomów. Byłem pewien, że się wyjebałem. Jestem na tym etapie desperacji. Beki do tej tabloczki. This is fine. This is fine. Tutaj poczekam. Okej, to mu... To można w kontekście! Czemu ci nie mieścimy? Pojebie mnie. I to jeszcze mnie cofnę na początek. Znaczy, powiem tak, ja praktycznie nigdy nie grałem na polskiej wersji Soulsów, więc nawet nie jestem pewien, czy ona po polsku jest jako tancerka. Więc to mam na swoje usprawiedliwienie. Znaczy domyślam się, że miałoby to najwięcej sensu, ale przy tłumaczeniach przestałem zakładać sens już od dłuższego czasu. Chcę, żebyście wiedzieli, że to jest teraz w prawym górnym rogu, zamiast kamerki. To nie jest obrazek, to jest moja rzeczywista mina w tej chwili. Tak wydaje, że ten serka zmaśnień do inny. Ma to sens. Czekaj, tak z ciekawości.
sumie takim bardziej poprawnym tłumaczeniem byłoby arktyczna albo borealna. Bo północna to jest taki trend czysto z tego, że na Ziemi mamy na północy mróz, nie wiemy czy w Soulsach to działa dokładnie tak samo. Aurora Borealis to... Nie jestem pewien, czy dokładnie do tego się odnosi. Jakby wiem, że w Irithir są zorze polarne. Ale trzeba by zapytać autora pewnie, czy to miał na myśli, kiedy używał Boreal Valley. Bo Boreal jako przymiotnik nie ma żadnego związku z zorzą. O mój Boże, prawie się wyjebałem. Dobra, robię to na spokojnie. Tak spokojnie, jak to tylko kurwa możliwe. Clueless. Pojebie mnie zaraz! Brzmiałby ładnie i bardzo żywy, więc mogłyby ładnie działać. O, w sumie tak. Z tym się zgodzę. Ten to wybrał się mi tutaj taki ponty wczoraj. O. Zresztą wiadomo, to też wchodzimy w trochę w to, czy chcemy, żeby coś brzmiało ładnie, czy żeby coś było zgodne z oryginałem. Mam wrażenie, że ostatnie czasy dużo bardziej akceptowalna jest opcja, że chcemy, żeby coś brzmiało ładnie. Patrz chociażby ten nieszczęsny przykład Unicorn Overlorda, gdzie z tego co czytałem opinie redditowe, to ludzie się opowiadali na tym, że to jest dobre tłumaczenie, bo brzmi to ładniej i że przez to jest lepiej, nawet jeżeli nie do końca pokrywa się z tym, co oryginał co przedstawiał. A tutaj się da tak zrobić nawet nice. Nie byłem pewien, czy da się da zrobić powiedzmy jednym skokiem. No dobrze. Kurwysyny jebane. Pojebie mnie. Byłem pewien, że to mnie zabije, by the way. No, rzeczywiście, tutaj musiał być minibus. Czym jest minibus tutaj? O mój Boże! Okej, okay, już myślałem, że muszę na klau używać. Halo? Że ja nie mogę tego chwycić? Czy ja muszę tutaj na klauzie? Czemu to wygląda jak coś, czego można się chwycić, a jednocześnie... Aż to jest chujowie. Aż ja to hejcę. Coś tam kocham przejrzysty design w moich grach wideo. Znaczy, powiem tak, jeżeli ktoś na to spojrzy, to pewnie jaki sens to ma. Co ja tu w ogóle dostałem, bo zapomniałem zerknąć. To jest to tego do Bastera, to nie. Wolę chyba ten i to sobie mogę sobie włożyć, bo zaszkodzić nie zaszkodzi. Ile jeszcze insta-killi jest w tym etapie? Bo mnie pokutwi teraz. O Boże. Te mety, które wyglądają jak Mega Man 7, zawsze mnie... Tak przerażają.
bo tak nie pasują stylistycznie do Zero. Kurwa. I taki... Czemu ja zostawiam sobie ten etap na koniec? Okej, chyba już widzę, co mogłeś mieć na myśli. To też niestety widzę. God bless double jump. God bless double jump. No nie powiem, ten program obronny bardzo mocno zadziałał. Oj. Mam głupie pytanie. Bo zawsze się zastanawiam na tym. Czy Triple Flash działa lepiej niż naładowany pasek? Łeknę tanka dla swojego własnego bezpieczeństwa. Zwłaszcza kiedy kolega po prostu może sobie stwierdzić, że time stopa zajebnie. Błagam. 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 Okej, okay, this is fine. This is fine. A mi to jest etap, w którym nie dostaje się dużo obrażeń, a ja większość o ten gubię za to, ile obrażeń dostaję. Więc jeżeli mam etap, w którym jedyne co mnie może zabić, to instakillujące mnie rzeczy, to z automatu moja ocena będzie dużo wyższa. Take a break. Już? Wziąłem sobie przerwę? O nie, czy ktoś planuje wystrzelić działo z kosmosu? Well. Nie możemy się przejść, co teraz? To może pójść nie tak, jeżeli chłop kompletnie rozpierdoli na Arkadię. To nie jest tak, że umrą setki tysięcy ludzi, prawda? I will change the world. It is my final message. Jak rozumiem, nie mam możliwości pójścia ogarnięcia elfów. Rozumiem. Rozumiem. O Boże, jeżeli się wyjebie, to będę musiał za każdym razem powtarzać tą długą kastenkę, co? Data head! Banger. O, come on. Dlatego to jest jeden z etapów, w którym dotyka mnie bardzo brutalnie jeden mem. Co mi tutaj dawało plus jeden typ? Czyli chyba najbardziej mi się opłaca po prostu zwiększyć sobie running speed.
O, Jesus. Więc mówicie, że to jeden z tych etapów. Tutaj nic nie ma? Ja tutaj trzeba było iść? O Boże, czy to jest to, co myślę? O mój Boże! Nienawidzę tego segmentu. Nienawidzę tego segmentu. Halo? Halo? To tam jest, to jest powód, dla którego nie widzę tego segmentu, by the way. Bo zapominam, że można to zrobić. Nawet nie wiecie, ile razy przez to kurwiłem, bo zapominam, że można zrobić spadek w dół. I myślałem, że pod tej kolsanie trzeba przedaszować. Nie, spóźniliśmy się. Nie, na razie zajmijmy się tym, co tutaj mamy. Czyli El Crafterino. Hello. Cześć, Craft. Kopa lat. Au. O, come on. Łeknę sobie tanka zawczasu. Powiem tak, nie jestem przekonany co do swoich umiejętności. Zwłaszcza patrząc po tym, jak mi idzie. A, jadę. God bless double jump, by the way. Jezu! Kraft, to garni dupę. Ja to jeszcze przegam. Jesus! Ale będzie 0 punktów za obdarzenia. Jesus Christ! A nie, 9. Nice. Jezu, ta walka z Craftem była tak paskudna. Ugh. Godspeed it, man! Tak się zastanawiam, jak to się robi w czasie bez double jumpa? I before nie robi się. Tak mi przykro, Craft. Nie, słuchajcie. Ogarnęliśmy tak na roka. Was został ostrzelony, wszystko jest K. Craft to całkiem fajny ostatni boss. Pamiętajcie, jeżeli ktoś pyta, czy to już koniec, to nigdy nie jest koniec.
Wyłączyłem Ragnaroka, by the way. Ej, kolonia Eurazja leci prosto na nas. A nie, czekaj, to nie tego. Tak, czyli dobrego. No dobrze. Nie. O mój Boże. Dają nam Ashley na spokojnie ogarnąć wszystko? Na pewno chcę zapisać. Mam innej natury problem w tej chwili. Potrzebuję uzupełnić tanki. Gdzie będzie najszybciej? Bo mnie pokurwi. U Pegaza? Widziałem, że mam bardzo mało tanków, a wiem, że przede mną w miarę najbliższym czasie jest bossarz i... Wow, zabiłem to. A teraz tego nie zabiłem. Goddammit. A czekaj. Ja się zastanawiam. No, goddammit. Okej, okay, fine. Zrobię to po Bożemu. Tu mam dużą apteczkę na początku. Znaczy, no właśnie to jest, powiem, że to jest jedna duża apteczka, więc będę musiał jeszcze chwilę pobiegać, a nie chcę mi się setować etapu. Tak samo jak nie chce mi się... farmić kryształów, żeby nie było. Ja chyba po prostu się przebiegnę po tym etapie odrobinę. Zwłaszcza, że kojarzę, że w pewnym momencie tego etapu jest ta wielka apteczka. Jest też utrata życia. Na szczęście życia są nam niepotrzebne. Pierwszy tank naładowany. O, i te kryształy się spanują przy tym. Nice. To znaczy, że apteczka też się zespanuje. Ten before teraz będą taktyczne wyjebki. No, nie zrobiłbym tego. Tutaj zrobiłem znowu to samo, by the way. Tak, dokładnie kropka w kropkę to samo. A, trochę mnie zwiewa i nie mogę się trzymać ściany. Wiesz, to był krakena na minibosie. Mówię, chyba mi nie zależy aż tak bardzo, żeby grindować na maxa alfa. I prosto w kolce. Well, nie kłamałem! Śmieszkowałem, ale jednocześnie nie kłamałem. To jest magia. O, tu jest jeszcze apteczka, nice. Ile mam tanków? Jeszcze... końcówkę drugiego. Wiesz co, jak jest miniboss, to chyba już po prostu wejdę. Wejdę jeszcze raz, albo nie, wiecie co, już ten... Już teraz pójdę do tamtego etapu. Sierpes, zapisz mnie. Głupie pytanie, co dają hacker elfy na wyższych poziomach? O mój Boże, to jest tak długie, co? A, okej, okay, są trzy różne korytarze, to wiele wyjaśnia. Są cztery różne korytarze, nawet mniej. Mm.
Jak to jest, zaszowywać się prosto? Halo? Okej. Okay. Rozumiem. O mój Boże. To chwilę potrwa. To zdecydowanie chwilę potrwa. O mój Boże. Byłem pewien szybko, to wiebie. Nie zdążyłeś na całej trochę, to prawda. Na szczęście nie zdążyłeś też na mój absolutny brak skilla na crafcie. A pozostałe trzy... I co, chcecie mi powiedzieć, że ja teraz muszę wrócić ta oty droga? No dobrze. I pewnie jeszcze mi powiecie, że... A nie, przynajmniej droga zostaje otwarta. Pochodziłoby mnie chyba, jakby droga nie została otwarta. A etap Kokatista to już w ogóle kurwa przemilczę, bo szedł równie dobrze jak wczorajszy Ponty. Żabol. A już pięknie mi obejrzenia wchodzą. Lem. Zostały jeszcze dwa. To jeszcze zostało do końca dwa etapy potem, czy jeden etap potem? Chyba dwa. Jest na spokojnie, dzisiaj powinniśmy skończyć, jeżeli nie zrobię jakiegoś śmiesznego mema. Wiecie to. Przyzwyczajenie. Ta piękna apteczka. Właśnie ja też bardzo lubię motyw Cyberspace, szczerze mówiąc. Chyba bardziej niż ten, który tutaj leci. Halo? Let me out? Ach. I w lewo. Polteta. Znaczy, wiem o co chodzi, ale i tak brzmi to śmiesznie, biorąc pod uwagę, że to zero. Oho. Nie podoba mi się to, co widzę. Tak samo jak nie podoba mi się to, że będę musiał to przechodzić jeszcze raz. I to na jak siateczkę. Ale ta apteczka może być jak jest. Zacznij od lewej nogi. Znaczy, ty implikujesz, że będzie drugie podejście. Będzie TFTF.
A tam. Pierdolicie. Łatwy arang. Jak to sobie przypomnę, czym jestem boss? Nie, nie, przechodzić jeszcze raz, w sensie, że tą lewą część samą. Dobra, co się z tym nabiło? Okej, odwiedzę, co się z tym nabiło. Nie naładował się. Powinno być znośnie. Zobaczmy. Co pierdolicie za czas, kurwa? Eskę z obiema, wy mówicie o powtarzaniu. Wiesz, to nie jest, bo za damage jest ten 20, a nie 15. Nieważne, nieważne. Zabiłem ten. Zabiłem pół eski. O. O. jakie kurwa powtarzanie. Nawet czas miałem na maksa. Znaczy, wydaje mi się, że większy etap jest zrobiony na zasadzie, że nie potrzebujesz używać broni z Irnakla ani chipów, żeby je sensownie szybko robić? Tak to przynajmniej wygląda. Nawet jak podajesz mi te czasy i przeciwników, to nie jest tak, że ja je jakoś bardzo w głowie liczę. Robię to bardzo na czuje. Jeżeli za pierwszym nie wyjdzie, to ja po prostu mam w głowie, co jest do poprawy potencjalnie. Dobra, czyli to jest ten przeciwnik, okej. O mój Boże, dzięki, to dużo apteczkę. Myślałem, że się zmieszczę, może. A propos dużych apteczek. Dobra, już tak sobie to akurat mam wywalone w dużej mierze. Ulala. Dobrze, że tym oberwałem. Tak to be fair. Bo bym się w kolpę wjechał. Ach. I swear. Mam więcej szczęścia niż rozumów w tym etapie. Chciałem tu wskoczyć. Nie przeszkadzać mi w tym, proszę. Czym wy jesteście? Bo absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. Chuje.
Nawet nie blisko. Tak myślałem, że ja tutaj muszę spać. Okej. To już będę wiedział. Albo po prostu skakać dołem. Też jest opcja. Wydaje mi się, że jestem w stanie przeskoczyć dołem. A przeskoczyć dołem mam na myśli robienie czeskiego. Nawet nie blisko. Dobra, o mój Boże. To kolejny boss na platformach? O nie, czy to ma Elden Ring? Nie, te platformy dają na pewno dużo bezpieczeństwa, że nie czułem potrzeby. Jak to bycha? Powiem tak, gdyby nie retryowanie, to to byłaby możliwe. Byłoby, a na pewno. Dead Twist nie zapisałem. Nie no, chyba aż taki upał nie jestem. Dobra, jeszcze raz. Śpisz? Pracujesz? Pomyślelibyście, że to było nieefektywne i odpowiedziałbym, że mieliście absolutną kurwa rację. Au. A jeszcze one upierdalają obrażenia. A jeszcze kolce by mnie upierdoliły. A tak, w sumie racja. Tylko, że ja nie potrzebuję inklibonów do zapisywania. Dzięki Bogu. Wybaczcie całą ograniczoną liczbę zapisów Mega Man 0. To byłoby absolutne paskudstwo. Kod Weroniki mnie prześladuje. Kto ci zrobił kod Weroniki? Aby... Raczej, jeżeli on cię prześladuje, to co ty jemu zabijesz? Dobra. Rybko kochana. Aż w sumie, czy tutaj nie będzie szybciej stąd? Dobrze, to jeszcze raz. Jak ja to robiłem? Chyba nie tak. O Boże. God bless. Mam wrażenie, że w większości Megamanów ta dziura by się dużo szybciej skończyła.
Dobra, zobaczmy, czy ja ostatnio miałem jakiegoś absolutnie turbo zjebanego farta, czy ten bot jest prawie że nieszkodliwy? Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Tak, ale... Wiem, że wykanie tanka w momencie, kiedy powiedziałem, że jest prawie że nieszkodliwy, to trochę mem. Wiem, że wykanie drugiego to jeszcze większy mem. Bardziej jest podatny na obrażenie, mi się wydaje. W11, Jezu, nie pamiętam podobnego bossa z jednostki. Aż będzie piękna cena z obrażenia, Jesus. No dobrze. Zero, kurwa, wracaj. Ostatnio rozważam zagranie w jednostkę. Ja mam wrażenie, że jakbym teraz zagrał w jednostkę, to by wystąpił ogromny skill issue. O, to co? Jedenastka po MMZ? O, o, o. To dopiero byłby, kurwa, skill issue. No ja generalnie wychodzę z założenia, że jak mam ostatni etap, to mam wywalony na ocenę w nim. Zatem to bankowo będzie... Oj! Nie wierzysz we mnie, masz rację! Tak się comeback. O, oj, tak, tak. Zero, wrócisz, prawda? Tap... Padme meme. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i skończę 5-3. To implikuje, że bardzo się cieszysz na to, co będzie po 5-3. Nie wiedziałem, że jesteś aż takim wielkim fanem Dual Destiny. Dobra, jak to jest miniboss, to ja już chyba zabiję S-sapę. Staje się... Czemu sobie to robisz rzeczy? Co ja właśnie powiedziałem? Ja nie chcę wiedzieć, co ja właśnie powiedziałem. Nie mówcie mi, co ja właśnie powiedziałem. Słuchaj, bo metoda jest prosta. Albo odzywasz się na początku, albo wcale. Ja tak miałem za ASMR. Że jeżeli nie odezwałem się na początku, to wiedziałem, że będzie absolutna kurwa tragedia. Aceczki plus? Apteczki plus? Dziękuję. A, dobrze, ile jeszcze tego skurwiałego tanka mi zostało, tak się zastanawiam. I czemu dużo więcej niż ustawa przewiduje? Mam półtora, idę petować. No dobrze, a ja chyba z takim zestawem tanków będę już się udawał do tego, do ostatniego etapu.
To tylko nieszkodliwe o, bo przecież patrzy mi na tej fuka zabijonek, zbiorę ślub, mają 10 są szczęśliwi. Wiesz co jest najgorsze? To wszystko jesteś w stanie powiedzieć, że jesteś w stanie zrealizować w trakcie normalnej gry? Ja zapisałem wylew. Czekajcie, bo mam wylew. Tak, zapisałem. Mają najlepsze tosy pod słońcem. Oj, tak, tak. Aegis najlepsza. 3 Aegis, 3 najlepsza, 3. DNC za 160 zł, ja pierdolę? Just fucking canned me? O Jezu, ała, 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 moje uszy. Moje uszy. Pomocy, moje uszy. Moje uszy płaczą. Chłodu. To trafia? To trafia. Przestań się zastanawiać, czy to mnie zabije. Na szczęście nie. Ej, to biferek. Jak na to, że to ostatni etap, to jest póki to mało kolcowate. I wiem, że pożałuję tego już za 5 sekund. Okej, jeszcze tego nie pożałuję. Nie wiem, czemu ludzie uważają, że ten, że DNC morduje charakter Yukari. Przecież to jest, jak dla mnie to jest bardzo normalne zachowanie z tej strony. To co się dzieje w DNC? No dobrze. Tak, tak, tak. Okej. No dobra, lećmy od góry, po co? Chodźcie jeszcze dużo. I mean, wydaje mi się, że to kwestia tego, że ten... Że... jak to cholera coś nazywa? Że Air Javelin multihituje. No, powiem wam, że niszczenie tych waklarzy tak mi nie idzie. Jednocześnie mam wrażenie, że używanie elektrycznego bastera tutaj gówno daje. Nawet nie blisko, by the way. No, ten baster bardzo niewiele robi, więc chyba wrócę do tego. A, za wcześnie. Ach. O Boże, mam Drago. Zapomniałem, że to jest tej rzeczą.
A da. Masz? Koleżanko, przetacie, dziękuję. Ja mam tego audience back on time. I mean, Fed moim zdaniem był zbalansowany wokół tego, że na duży nosie nie ma konsoli i nie jest aż tak ogromny problem. Dobra, na Fenriego był re-entry, no i guess. Mogę spróbować tego ognistego strzała. Zobaczę, czy on coś sensownego da. Jakby nie do końca wierzę, ale zadaję sam nabrażenia. Na szczęście to tylko lodowe posągi, a nie właściwe klony. Cały czas wychodzę mniej więcej na zero, mam wrażenie, jeżeli chodzi o apteczki. I trochę mi się to nie podoba. Oho. Teraz będzie najzabawniejszy boss w historii bossowania. Siodlej tym razem będę trafiał buffem. O mój Boże, ten damage. O mój Boże, ten damage! Mój Boże, ten damage! Chłop się stopił! Ja trochę też, ale... What the fuck? Dobra, na niego będą chyba po prostu te... Tak głupie pytanie. No dobra. Ba. Tak, ale. Genshin? Kurwa. Ojo. Dobra, to... Ten atak jest paradoksalnie dobry, bo daje się mu wklepać obrażenia w jego trakcie, przeciwnie do pozostałych. Kiedy on się po prostu chowa do muszli. O, come on. Junkard mu podwaja się... A, Junkard mu podwaja? A, tak, to o tej części nie widziałem. Myślałem, że on tylko podwaja obrażenia przyjmowane. I że jest po prostu takim hard modem tej gry. Jeszcze dwa. Znaczy, to, że każda postać się zachowuje nieracjonalnie w DNC nie jest dla mnie czymś złym, biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji zostali postawieni. O mój Boże. Jak to możliwe, że postacie zachowują się nieracjonalnie, kiedy ich jedna z najbliższych osób umarła? Absolutnie niewybaczalne. Au. Nie wyjebałbym się na Fertin, prawda? I would never. Macie rację, nie wyjebałbym się. I kto dostał Kraken? Mam za czas? Nie, mam HV Effect wpływanego, więc proszę ognisty strzał. Bo tutaj może się chyba nie idealnie przydać. Zwłaszcza jeżeli jakoś się gdzieś pojawi na dłużej. Jezu, czy ja nie mogę użyć Ryu-Engina? Nie. O mój Boże, to jest paskudne. Ja nie mogę użyć Ryu-Engina, kiedy mam naładowany Saber. O Boże, dużo dłużej to zostawia.
No dobra, nie ma tragedii show też, nie? Jezu. To jest chyba najgorszy motyw ostatnich etapów z tej serii, I swear. Przynajmniej w tym Sanfoncie. Aha, rozumiem. Rozumiem. Znaczy, jeżeli chodzi o Zero, bo nie powiem, że we wszystkich Megamenach, ale jak na standardy Zero jest paskudny, mimo. Ja nie lubię jeszcze tego, który leci z Megamenie trójce. Tam, gdzie już się do Gammy idzie. Więc na pewno pod tym względem nie powiem, że jest absolutnie najgorszy. Strasznie obrywałem. Mogłem wytaczyć to opór w sumie. Już chuj jestem. Czy Vermeo jedną fazę, czy Vermeo dwie fazy przynajmniej? Chciałbym, żebym miał kurwa jedną fazę. Zapomniałem o tej pierwszej fazie kompletnie. Jestem człowiekiem, który stał się robotem. Czy to łapać na aklem? To by implikowało, że będę używał Dionakla. Bold of you. Dobra, mieczywko Vile. Na tym portrecie bardzo przypomina mi Albus Investigation, I swear. Dobra, z czym się ciebie jadło? Na pewno nie w tym. Dobra, rozumiem. Ojo, czemu mi uciekasz? O mój Boże, ja odbywam dużo więcej niż bym chciał. Error. Mam dziwne wrażenie, że ta walka będzie powtarzana. Jaki cały etap? Jestem na bardzo dobrej drodze, żeby powtarzać się cały ten etap. Patrząc na to, jak mi pójdzie, idzie. O mój Boże. Au. Jezu, co za paskudny atak! Thank you.
ja pierdolę. No dobrze. Nie zrobię tego bez tanków. Nie, ważę to zrobię bez tanków. Więc będę musiał dużo bardziej uważać na to, co robię z tankami przed Vile'em. Muszę pamiętać, żeby spróbować wyciągnąć topór z przeciwników przed Vile'em. Jezu. Ten fragment tego motywu mnie tak zabija. Po prostu umieram, jak go słyszę. Ten sam początek. Tak paskudnie brzmi, a tym sam sądzie, Jesus. A może jakieś siateczki, nie? No dobrze. Wiecie, jak chcecie to potraficie? A nie będę kłamał, ten X-Skill Vile'a jest paskudny. dobra. Tym razem na pewno pójdzie mi lepiej, nie zużyję tego tanka przede wszystkim. Clueless. Tutaj nie próbuję używać Bustera. Jebać Buster. A, to jest łatwe. A cholera. Ach, zdążyłem. A, to nie zdążyłem. Dobra, jak to leciały? Tak leciały, czyli źle. To jest łatwiej. Ach. Trafiłem. Double jump, atak. Atak, nice. Poszło dużo lepiej. Jakbym nie miał tanka, to mógłbym sobie nawet naładować w tej chwili. Dobra. Co tu było? Pegas. Z Pegasem nie lubię walczyć. Głównie przez to, że on oskakuje przed Busterem. Otóż to. Uju. Nienawidzę. Nie wspominałem. Ale bardzo się cieszę, że nie robię ostatniego etapu na A i mam wyjebane. Przyjekam, gdyby coś takiego mnie jeszcze trafiło i zabiło. Byłbym, delikatnie rzecz ujmując, niepocieszony. Snebe. Tutaj ostatnio jakoś strasznie dużo HP straciłem, nie wiem czemu. Czas to naprawić.
Nie, kurde. Myślałem, że to jest czek, kurwa. Myślałem, że sięgnę jeszcze. O, no. Dobra, chodź się pszczółki. Bach. Ignorując istnienie Pegaza, to idzie znacznie lepiej. Jezu, jestem memowany przez ten chip. Trochę. Bo chip nie pozwala mi używać ten engine'a. Nie rozumiem, czemu charge ma pierwszeństwo nad engine'em trochę. Pomyślałbym, że priorytet będzie miał X skill, a nie charge attack. Dobra, to jeszcze raz. Ciekawe, że tym razem też mi tak ładnie wyjdzie. Ale nie wyszło tak ładnie, ale... Znaczy inaczej. Wyszło tak samo ładnie, jeżeli chodzi o obrażenie, nie wyszło tak samo ładnie, jeżeli chodzi o unikanie jego rzeczy. Patrzę może do Krakena. Kraken wydaje się łatwiejszy, jeżeli staram się go aktywnie unikać. Kurwa, to nie był Kraken. Skoczę do Krakena, guys! Genshin? O, god damn it. Dobra, to jest ten fajny atak. Ach, też może znowu? Nie, niestety. A widzicie, jak posłuszne. Bach. No, idealnie na odnowienie swoich ataków po paskudnym Magnusie. Dobra, tutaj był Kraken albo Kokapeti. Kokapeti. Mam wrażenie, że to jedna z tych bardziej byłbym w stanie go unikać całe życie, ale nie jednocześnie zdając mu obrażenia. Okej, nie licząc jego X-Killa, I guess. I ta walka ogólnie nie jest jakaś specjalnie trudna, zwłaszcza porównaniu do, nie wiem, Magnusa. Dobra, jak fucking. Tylko zmienię sobie na Burning Shot'a. Podejrzewam, że Burning Shot'em będę go głównie bił, bo... Charge Shot nie memuje. Thank you.
jak już mówiłem. Jeżeli powiedziałem, że Shadchat nie memuje, to miałem na myśli, że memuje mnie Charge Cyber. Zastanawiałem się, czy zmienić sobie tego skilla, ale uznałem, że nie ma potrzeby. Nawet nie myślałem sobie, bo cały czas mam... Ono momento, por favor. Memuję sam siebie, by the way. Nie działał topór? Tak, działał topór. Całkiem rozsądnie i co innie. Oczywiście, że musiałem tu oberwać. Wiedziałem. I nie dostanę apteczki. Tylko teraz muszę sobie przypomnieć, czy ten topór był rzeczywiście aż tak efektywny, jak go pamiętam. A, zobaczymy. Pamiętaj, że on najpierw znika. A, ta sota. Kurwa, spadłem jak idiota. Mam wrażenie, że nie zadaję to aż tyle, ile bym chciał. Udupiłem się. Tank. A? Wciąż obywałem, ej? Nie za szybko? Ej, to wraca. To jest ten chujowy atak. Mam nadzieję, że nie będzie go używał jeszcze więcej. Ale to ja chyba mogę niszczyć te kulki, zanim do niego dolecą. Au. No dobrze. Obawiam się, że wciąż nie możemy tego zrobić. Piętle się dodać. Chcesz mieć tu zupełnie ogniste barty? Właśnie się nad tym zastanawiam. I'm more than just a deployed. Dokładnie, tak to zapamiętałem z moich hentajów. Zero! Ebe, mam 120 sekund, to jest mało. I chyba chcę zrobić to tak? Daj mi wejść. Dziękuję.
mało mu bije na dalej. Wiecie co? Łyknę sobie już teraz tanka. Wejdź. Dobra. Jak się tego unikało? A, tego się chwytało, okej. Okay. Już pamiętam. Już wszystko pamiętam. Well, this is fine. Tak, to da. Za bardzo zgidziłem po to. Oj, daj mi się chwycić. Wejdź dań. Tak, to zajebiście. Nawet nie blisko? Nawet nie blisko. Kwestionuję, że pomimo litera wciąż się zmieściłem w kilkajmie. Jeżeli dobrze myślę, to bez litajowania miałbym 80? Bo za obrażenia wiem, że i tak bym stracił. A ten, a przeciwników raczej bym miał bez litaja. I 3 punkty za litaja, więc plus 8. Także chyba byłoby 80. Wciąż nie jest to A, ale nie czuję się w tej sytuacji na robienie tego na A. Musiałbym bardzo mocno się pouczyć Wyla. Bo z Bostraszem jeszcze pewnie jakoś by to poszło, ale z Wylem... Tak, na rok się rozpada, a 0 razem z nim. Jest stracił swojego hotbandosz, znak, że trzeba go teraz ogarnąć z tych? Z jakichś szczątków i zrobić z niego jakiś inny... model? Kiedy twórcy Mega Mana 04 przeszli do robienia ZX-ów. Znów cię zepsułeś i wiem co zrobię. Zamienię ciebie na lepszy model. W tym wypadku zero nawet można mówić o tym, że znowu się zepsuł po X5. Tak, zero wróci oczywiście. Tak, zdecydowanie. Powiem tak, jak na Game Boya łamany na DS-a, to jakość śpiewu nie jest zła.
Ale i tak trochę boli. Wszelkie masz i zaaranżowane wersje tego utworu brzmią świetnie. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, to one są w całości, znaczy w całości pełny utwór ma wokal, o. Wersja japońska ma całe? Wydaje mi się, że nie, ale nie gra nigdy w japońską wersję zero, więc nie jestem w stanie stwierdzić tak na pewno. Tak, parę słów na temat samego 04. Jest to gra, która ma chyba najwięcej takiego quality of life, że tak to ujmę, czyli gracz ma do dyspozycji bardzo dużo wygodnych rzeczy i jeżeli chce mu się pogrindować, to może naprawdę bardzo mocno się ustawić poprzez elfy, które dają bardzo duże power-upy. I mean, można mieć chyba dłuższy pasek niż ten, który miałem i jeszcze podwojony. I nie dostawaj za to absolutnie żadnych kart do ocen. Oczywiście wiadomo, można mówić, że od początku elfy pozwalały na to, tylko że zazwyczaj wiązało się to z kartami do oceny. Co mnie na przykład osobiście zawsze trochę bolało i starałem się przez to ich nie używać specjalnie. Wiem, że 03 już miało sporo z tych upgrade'ów, ale zresztą mam wrażenie, że to zostało tak dopieszczone do końca, że tak to mówimy. Z takich nowości, które to są... Zinako nie jest moją ulubioną bronią, aczkolwiek ja nigdy nie byłem wielkim fanem tych broni, które po prostu kopiują przeciwników, tak jak Axel w X7. Czy właśnie tutaj Zionako. Wolałem... Znaczy... Wolę po prostu móc wypróbować broni tak na sucho, zobaczyć jak one działają, a nie wiedzieć co dokładnie każdy przeciwnik ma i co można od niego ukraść. Mam parę zastosowań, takich jak, nie wiem, przerzucanie tych płotków wycieleni, czy wyciąganie rzeczy, ale bardziej jest to dla mnie gimmick weapon, aniżeli taka fajna broń rzeczywiście do używania. Może kwestia, że go rzeczywiście nie używałem jakoś specjalnie długo. Hard mode, ale co? O tak, poszło mi to dobrze, ale trzeba włączyć harda. Oj, tak, tak, zdecydowanie. Nie szło mi na tyle dobrze, żebym sobie pozwalał na harda. Dobrze, trafiłem. I know, right. Cześć, Marcin. Trafiłeś idealnie na koniec kredytów. Jak się z tym czujesz? Wydaje mi się, że o Sontaku 04 zostało powiedziane wystarczająco dużo w każdej możliwej sferze, gdzie ludzie o tym dyskutują. Że to jest Santa, który ma bardzo dobre motywy, które są absolutnie okropnie wykonane pod względem użytych instrumentów i ogólnie soundtrontu, bo jeżeli weźmie się tak naprawdę dowolny album z aranżacjami, ten oficjalny, to muzyka 04 jak dla mnie jest naprawdę świetna, ale w momencie, kiedy odpala się tę muzykę w grze, to większość motywów brzmi absolutnie paskudnie. Są wyjątki, jak nie wiem, cyberprzestrzeń z przedostatniego etapu. State Ahead wciąż lubię w wersji in-game'owej, ale to są bardziej wyjątki od reguły i te wyjące gitary, które brzmią jak miażdżące koty. Nie jest to poziom Harmony of Dissonance, ale jednocześnie boli to. Jeżeli miałbym się decydować gameplayowo, to pewnie postawiłbym 4 przed 1 na pewno, raczej przed 2. Tak czysto gameplayowo, tak? Nie patrząc na jakieś kwestie audiowizualne, kwestie fabularne i tak dalej.
3, 4, 2, 1. No, tak mi się wydaje. Bo jeżeli weźmiemy jako sumę też ten ogólnie całość, to bym się zastanawiał nad położeniem dwójki i czwórki. Bo jedynka jest na pewno na końcu i to nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli ktoś się powie, że jedynka jest gdziekolwiek poza końcem, to zacznę kwestionować bardzo mocno. A mi każdy jest oczywiście upewniony do swojego własnego zdania i nie będę się z tym kłócił, ale bardzo ciekawiłyby mnie argumenty takiej osoby, tak powiem. Bo ja nie jestem w stanie ich przedstawić, o, tak powiem. Tak jak do większości innych gier byłbym w stanie argumentować, że coś zrobiła lepiej, coś zrobiła gorzej, tak naprawdę nie wiem, czy byłbym w stanie tak na spokojnie powiedzieć, że jedynka coś zrobiła lepiej, łamane na dużo lepiej niż jakkolwiek z następnych części. Moje zdanie jest takie, że nie robię 0-4 i jestem w stanie uszanować takie zdanie, bo jest to gra pod wieloma względami specyficzna. Wyobraźcie sobie używać takiej tarczy jak tutaj w tym demie. Po prostu sobie wyobraźcie. I could never. Naprawdę się cieszę, że mogłem sobie odświeżyć tę serię. Bo mam wrażenie, że miałem o niej nieco inne zdanie niż przed tym odświeżeniem. Tarcza to co, żeby tarczy używać? Bo jest to sejkowik, ja nie używam tarczy na speedanach. W sensie jakoś dużo gorzej kojarzyłem przede wszystkim ten dwójkę, lepiej kojarzyłem jedynkę. I też pozapominałem, że część tapu była absolutnie paskudna. To teraz będzie po zero. Wydaje mi się, że odpalę swoje masochistyczne cepie i włączę sobie ZX-a. Tego samego, na którego wiecznie narzekam. I postaram się nie narzekać na każdym kroku na tego. Zobaczymy, jak mi to będzie wychodzić. Jak już sobie to kończę, to ja dokończę. Nie, mówię, po prostu mam złe wspomnienia z Elixem, przy czym jednocześnie grałem w niego ładnych parę lat temu. Z Adventa przychodziłem w miarę niedawno, ale klasycznego z Elixa przychodziłem szmat czasu temu i może po prostu bardzo źle go zapamiętałem tylko przez system mapy. I nie pamiętam w tej chwili innych czynników, które mogłyby mi znacznie poprawić ocenę. Ale to mówię, zobaczymy na następnym streamie jako tako. Żeś się uczepił tej mapy. Bo nawigowanie po ZX jest dla mnie paskudne. Pamiętam, że bardzo dużo błądziłem, bo mówili mi, że idę ze strefy A do C, a musiałem iść przez GHF i Z. Oczywiście jak zawsze wyobrzymiam, żeby nie było, ale jest to bardzo nieintuicyjne, to na pewno. Ale to mówię, jeszcze pewnie zobaczymy jakoś w przyszłym tygodniu, kiedy rzeczywiście się wezmę za tego ZX-a. I przy okazji przypomnę sobie, jak bardzo nie omegać się w tę serię z kolei. Nie przeszkadza mi ta mapa pierwsze przejście. Ja kojarzę, że miałem przed oczami, jak się strefy łączą i wciąż mi przeszkadzała, więc coś musiało być na rzecz. No dobra. Na dziś to było na tyle. Chyba, że. Czy ja chcę odpalić Soulsy? A może? No dobrze! Znowu spędzimy 20 godzin na pompie. To drobne różnice, że dzisiaj przynajmniej mam... Że dzisiaj jeszcze przynajmniej mam trochę więcej czasu do roboty, więc nie będę musiał się bardzo śpieszyć.
Żeby nie było, już zmieniam kategorię. I przełączam się na deszcz. Hello. Dzisiaj bez XDD Volnira. Tylko do grania sosy potrzebuję actually mieć ekran na sosach. O nie, mam za dużo speedrunnerskich zapisów. O mój Boże. No dobrze. XDDDD. Assassin, bombki. Jak to było? Do pierwszej wyjebki i kończę streama? Nie, mógłbym sobie jeszcze tak okropnego, prawda? Byłem pewien, że dostanę jakieś FPS-y. A, no dobra. Początek jest względnie ogarnięty i tutaj trzeba. Nie, nie powiedziałem tego. Nie. Nope. Nic nie powiedziałem. No, czułem się, że jak tylko coś kurwa powiem, to dzieją się kompletnie odwrotne rzeczy. Nic kurwa nie powiedziałem. Trogedy. Source of No Hit. O, Seiros! Nie, no wiem, że jestem skip Osejdosa i w ogóle, ale. Kto we mnie strzeli? Okej, chyba nie. Ta. Hello. Hop. 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 Ach, łap bombkę. Łap kolejną bombkę. Łap jeszcze jedną bombkę. No, zbudowałem. Nice. Nawet nie blisko. Zastanawiam się, czemu tam ta jedna bombka spudowała, bo już w sumie się obracałem, także nie widziałem. Tylko to bardzo przyjemny pierwszy, bo zwłaszcza jeżeli umiesz parować. Bo bez parowania... Pamiętam, że jak zaczynałem DS3, to ten boss był absolutnie paskudny. I potrafił mnie tutaj zatrzymać przez bardzo długo. Dusza, skok na dach za trzecim razem. You cannot make this shit up. To nie było zamierzone. Ja nawet nie żartuję. To nie jest tak, że ja specjalnie spierdoliłem ten skok. Tylko po to, żeby się spełniło. Odłóż bombkę. Daj mnie to. Idź tu. Estusi mam, ringa mam. Do kowala w tę stronę. Daj mi Estusa, ulepsz mi, znaczy zmień mi na leczący. Sprzedaj duszę.
Kup sztylet. Wydaj poziomy. Dwa tu, jeden tu. Włóż miecz, tylko nigdy nie pamiętam gdzie. Załóż to, załóż połna. I lecimy. Wysoki modlocyk. Muszę się nauczyć robić quitouty w miarę szybko, bo jest przynajmniej jedno miejsce, gdzie są mi absolutnie niezbędne. Tak, wiem, że mówiłem ostatnio Seikowi, że uważam, że quitouty to teniążka i staram się ich nie używać, ale są miejsca, gdzie po prostu jestem bardzo intensywnie udupiany, jeżeli z nich nie korzystam. Rycerzu, chcesz może do mnie przyjść? Chyba nie chcę i to jest najgorsze. No patrzcie go. Au, muszę jeszcze obejrzeć. Nie wiem, czy tutaj quitout nie pójdzie teraz. Bo słyszę, że mnie dość daleko goni kolega. Wszedł na górę. Dla bezpieczeństwa, bo on często się agruje tak czy siak. A nie chcę mieć go na plecach, więc po prostu sobie zrobię tak. Ach. Spółki Ghosts. Z Just Lightową mnie. Coś tym jest. Przyszedłem za 4? Tak. Miałem do ostatniego etapu dwa podejścia, bo Wild mnie bardzo mocno zmemował. Dobra, w dół, w dół, w dół. Emberek dla bezpieczeństwa. Lecę do starej baby. Jeszcze obywałem. Całkiem przydatny. No, ten spadek tutaj bardzo jest przydatny, to prawda. O, nie trafiłem. Weź. Ach. Goddammit. Nie potrafię tego ładnie zrobić w duchu. A przydałoby się. Au. Dostałem tarczą po plecach. Jedna rzecz mnie w sumie bardzo mocno zastanawia. Bo jest jeden home album, którego używam i który nie wiem dlaczego działa. Bo wydaje mi się, że nie powinien. To jest dosłownie na zasadzie, że ja wiem, że to na moją korzyść, ale kwestionuję. Dobra. Hop. 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 A, dobra. Zostawiam, czy zdąży się cofać. Oj. Kolego?
Dziękuję. To ognisko sobie odpalę, nie będę przy nim siadał. Ale już mam wrażenie, że jak patrzę na to, jak to szybko się otwiera, to mógłbym spokojnie usiąść. Ach, we'll let the dogs out. Czy będzie quit out, czy nie będzie quit outa, zobaczmy. Może być. Bo to jebane kunde. To jest akurat dobre miejsce, żeby sobie usiąść tak czy siak, więc... Tym lepiej. Au. No dobrze, rozumiem. A. Emberek. Kolejny dla bezpieczeństwa, tak zwany. Jeżeli mi się nie uda spaść po tego embera, to dlaczego olewam? To nie jest tak, że on mi jest jakoś bardzo potrzebny. Ale jeżeli się uda, to go biorę. Nie kojarzę też, żebym był w sytuacji, gdzie 1000 dusz mogło mi wpłynąć na to, czy mam poziom, czy nie, więc nawet sprzedanie tego embera nie jest jakieś bardzo ważne. Chyba kolega. Potem, nie? Jeszcze tylko głupia. O. A, nie podoba mi się, że to spadłem, ale przepoleję to. Wyrknę sobie flachę, wezmę bona. Nie wiem, nie czuję się komfortowo tutaj z tym. W przebieganiu tędy. Więc bonuję sobie tutaj. Jakby domyślam się, że to jest odrobinę wolniejsza wersja. I pewnie nie powinienem tego robić, ale... Czasami tam na dole tak nie kundle obkoczą, że to nawet nie jest śmieszne. Spuknę się, żeby fall damage trochę uniknąć. Nie jest on jakiś duży, ale... Po co obrywać jak mogę, nie? O, bo kastowanie spółka zajmuje czas. Bo ktokolwiek to powiedział, miał rację. I nie będę się z tym krył. No. Spuk. O, na spuk. Unikam przy okazji quitoutowania tutaj, bo koledzy by mnie gonili. Rzucam jeszcze raz spuka. O Jezu, chyba będę to późno, co? A, tak to na pewno. O Boże, paskudne. Nie, a nie, nieważne. Okej, okay, udało mi się. Nice. Co za dzikie skipy? Generalnie, jeżeli masz spółkę, to możesz spaść na windę i się z niej izolować od razu na dół. To się liczy jako dwa osobne spadki, bo na windzie
Tak jakby łapiesz pierwszy fall damage i na dole windy łapiesz drugi fall damage. Więc to nie jest tak, że powiedzmy uniknąłem śmiertelnego spadku z zbyt dużej wysokości w ten sposób. Moim zdaniem jest to całkiem spora oszczędność czasu, którą da się zrobić w miarę rozsądnym kosztem, którym jest wybranie asasyna zamiast mercenary. Chyba tutaj chcę usiąść. Chcę usiąść? Dla bezpieczeństwa usiądę. Bo tutaj czasami rzecz mnie potrafi odmemować trochę. Więc tak, pierwszy jest tu w... Tutaj. Zgarnę sobie tę duszę, bo ona mi do poziomów jest potrzebna. Tutaj jak spadnę, to kundla chcę zabić. Titanite. Nie mogę być. Zostaw mnie i blokuj mnie, plus. A wezmę już Homel Bone od razu, żeby nie zmieniać potem. Tym razem nie zapomnę o Cole'u, co już jest dużym osiągnięciem. A do ostatniego ogniska. Teraz pójdziemy w lewo, bo drugie ognisko w Road of Sacrifices. O. Pozwiałem mnie zawsze przeciwnicy, bo nigdy nie wiem, jak ich się dobrze roluje. Mam wrażenie, że jak nie próbuję ich przedolować, to i tak mi zdążą coś wbić. Łechnę flachę. Zgarnę Estusa, znaczy Estusa, Tytanic stąd. Czy dobrze idę? Tędy. Oho, słyszę te psy. Będzie mi dałem tu usiąść, czy nie? Op. Czemu ten jeden cios nie wchodzi? To mnie zastanawia. No i trzeba teraz przebiec do falonki. Wiem, że gdzieś to jest ten Grass Shield, ale nie pamiętam gdzie dokładnie i nie jestem pewien, czy chcę go szukać. On na pewno dużo daje pod tym względem, że... Au. Że staminę się dużo szybciej odnawia, jak się go ma, i ma wrażenie, że powinien go wcisnąć gdzieś swoją ścieżkę. Au. Nowa psuba, kolego? Dzięki za domowe dusze, jak jest? I w sumie, jak już tu jestem, to zrobię szybkie menuskowanie. Ja pierdolę. Jeszcze nie to ognisko. Ja jestem idiotą. Jestem idiotą. Jestem kretynem. Ja tym razem nie zapomniałem Cole'a. Również ja. Okej, ale zapomniałeś tego. Ale zapomniałeś Sesoldów. Fucking genius. W sumie. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji byłoby efektywniej. Się zastanawiam, czy on by nie zabrałem, bo zapomniałem, a o co chodzi. Ile mam homeworldów? Jednego. Niedobrze. Bo to oznacza, że będę musiał na piechotę wracać. Albo stąd, albo z trzeciego ogniska. Chyba stąd się przebiegnę.
Wczoraj umarłem przez taki skok na Soul of Cinder, jak miał jakieś 10% HP, by the way. Jest to obrzydliwe nadrabianie czasu, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Chyba, że znajdę gaskę z Shielda, to wtedy nie będzie to nadrabianie czasu. Ale nie wydaje mi się, że na gaskę z Shielda, ile to nie jest to. To są green bossonki. To będzie gaskę z Shield? Yep. Okej, okay, nie było aż tak bardzo tego nie warte. Hazel. Zapomniałem, że Hazel to inwajduje w ogóle. Czyli tak przez to nie będą komat, bo no może. Czy ja mam odźwig? No, spokojnie. Ej, tak nie będą przez to homat, bo no może nie podoba mi się to. Zmieni kontrolki wreszcie. No, jestem za bardzo przyzwyczajony do tego. Jak mam to normalnie ustawione. Co ja tak się zastanawiam nad jedną rzeczą? Jak to zadziała? Względem quit-outu. Zapnie mnie tutaj i nie mam invade'a, więc this is fine. Odrobinę stratę czasu, ale ten, ale nie mam Hazel, więc będę mógł użyć Bona. Błagam, nie zablokujcie mnie. Błagam, nie zablokujcie mnie. Okej, okay, nie zablokowali mnie. This is fine, this is fine. Zaciąłem odrobinę czasu, ale ten, ogarnąłem Hazel, więc this is fine. This is almighty fine. Tutaj muszę mocno sprawy robić, żeby chłopa nie agrować i zgarnąć Shalda. Bo zagrywanie tego skaczącego gru to absolutne skurwysyństwo. Dlatego biegnę tak bardzo dookoła, jak się tylko da. Au. 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 Ach. Ja widzę, co on chce zrobić. Ach. Tym razem chyba o niczym nie zapominam. Czy ktoś mnie tu będzie chciał gonić? Chyba nie. Ach. Jesus and Poison. Nie dziwię się, że jej dostałem przez to, co ty jeszcze wciąż. Nie zajebałem się, prawda? Mam 9 shardów, czy jest ok? A tutaj ich zagruję, żeby się trochę na tą stronę rzucili. Wejdę, zgarnę, wyjdę. Powiedziałem, wyjdę. Dobra, i teraz wzdłuż wysepek iść. Au. A, no, kurwie. Potrzebuję każdego punktu HP, który mogę tu mieć. Żeby te cholerne gry mnie nie ubiły. Czemu mnie w ogóle nie goni? Oczywiście, że mnie goni. Aż tak dobrze to nie ma. Wejdzie na górę, prawda? Yep. To ma mniej więcej takie same vibes, jak widzę, że on mnie zaczyna gonić. Shrine Bonfire.
Ej, dobra, tutaj muszę nie zapomnieć, że muszę wydać bąszardy, muszę... dobra, w kolejności. Najpierw sprzedajemy duszę. Potem u Andrzeja dajemy mu węgiel. Ulepszamy stusy dwoma szardami, bo więcej nie mam. Infuzuję szard. Ulepszam na plus 3. Shrine Handmaidenki nic nie kupuję. Tutaj wydaję poziomy, żeby mieć... dla bezpieczeństwa zrobię, tak? I tu wydaję dwa bąszardy. Dobra, wyjątkowo o niczym tutaj nie zapomniałem. Niepotrzebnie stawałem. Keep things. No dobrze. W tą stronę. Teraz nigdy nie pamiętam, czy ja muszę mieć założoną te tarczę na plecach, czy wystarczy, że mam ją wyekwipowaną, żeby mi się stamina szybciej regenerowała. Ktoś kojarzy, jak działa gwiazdka z shielda? Czy ja ją muszę mieć konkretnie na plecach? Shin, może ty bardziej kojarzysz? Znaczy właśnie chodzi mi o to, czy ja ją muszę mieć jako obecnie aktywny przedmiot w drugiej ręce, że tak to ujmę. Nawet jeżeli mamy w dwóch rękach broń. No to czekaj. Ta, muszę ją mieć ten, jako aktywny przedmiot. Czyli muszę pamiętać o swapowaniu. Nie, nie, właśnie chodzi mi o to, czy mogę mieć, powiedzmy, ten ją jako drugi, trzeci przedmiot i mieć na przykład w danym momencie wyekwipowaną laskę, czy ten, czy puklerz. O to mi chodziło. Ale widzę, że muszę mieć ją jako aktywny przedmiot. Rozumiem, rozumiem. Trochę jak patrzę na to, jak odnawia mi się stamina, to wydaje mi się, że ogarnięcie, gdzie ta tarcza dokładnie leży i zgarnięcie jej może być dosłownie kwestią minut zranie. Przez to, że mogę więcej biegać. O to mi chodzi. Ależ sobie, kiedy wszystko widzę. Już się drugi aktywował? Praktycznie tak. No dobrze. Tam się Dark Wraithy biją, niech się biją. Dobra, ten kolega się aktywował. Czasami mam wrażenie, że oni doskonale wiedzą, na kogo jestem zlokowany. Tak to bycha. Gdzie jest mój kolega? Okej, tam jest. A? Raz, dwa, trzy, cztery. To było zbyt ryzykowne. A nie, to mój kolega. Nice. Nie, Shin, ty nie jesteś moim kolego, ty jesteś moim przyjacielem. Nie przynajmniej do tyłu. Bąk. O kurwa, Shin napisał UW. Świat się kończy. Dzisiaj jak miałem jakiś 1 HP, to Aftershock z tego flip ataku mnie zabił. I było mi tak kurwa smutno. Coś w ten deseń właśnie. Oj. A, this is fine.
Bong, bong, flip. Perino! To będzie flip. Albo nie. A, to było. Ej. To będzie flip. Do the flip. Kończył mi się już ten. Nie gryź. Co ja tak się zastanawiam, czy ja mogę teraz to odpalić, żeby się szybciej ten następny razem tutaj ogarnąć. W pół godziny pobiłem Watchersów. Nie źle, aczkolwiek wiem, że większość moich problemów zaczyna się po Watchersach. Więc jeszcze nie nastawiam się jakoś bardzo optymistycznie. Spróbuję tym razem dawać nieco bardziej zrównoważenie w hapeki w Dexa. Nie wiem, czy nie spróbuję pójść na Pontifa mając mniej Dexa niż zazwyczaj, bo zaraz 7 mając 40 i mam wrażenie, że przez to za bardzo się wypierdam. Spróbuję tym razem dobić do 30 wigoru może. Dobra, spierdalać kundę. Nie opowiedzcie mnie. Czy ja tędy przebiegnę? Przebiegnę doskonale. To, że kundle mnie gonią, absolutnie mnie w tej chwili nie obchodzi. Swoją drogą, jeżeli zauważycie, że coś oczywistego pominąłem, to powinno być speedrunie, to weźcie mnie szturchajcie, bo ja mam tendencję do zapominania o najbardziej oczywistych z oczywistych, że te jebane kurwa kundle teleportujące się na głowę. Jezu Chrysty, jak ja tego nienawidzę. Najgorsze jest to, że one się dosłownie teleportują. O, tak. God bless. No dobrze. Siema. Ach. To już raczej fada będzie. Gdzie jest prawdziwy? Tutaj. O Boże, on ma solmasę. Ach, kurde! Staminy mi to brakło, bo podbiegałem do niego. A, to był klon. Gdzie jest prawdziwy? To jest. O Boże. Nie. Nie dam się zmemować. Nie tym razem. Clueless. Byłem blisko, żeby znowu dać się zmemować dokładnie tak na sposób. W lewo, w lewo, w lewo, nie w prawo. Zastanawiam się, czy szybciej jest tutaj, czy jakoś inaczej, ale wydaje mi się, że tędy się najszybciej idzie. Hello. Boże, byłem pewien, że ten drugi czas nie trafi. Już czułem, jak obrywam tym głównym. Bo byłem pewien, że złego dola zrobiłem. Chciałem sprawdzić, czy mamy Covetusa wyekwipowanego, bo zawsze mi się wydaje, że Sage daje więcej niż daje. To jest taki jak to, mam tylko niecałe 10 tysięcy po biciu bossa.
Au, zaczyna się. Prawdziwa. Pojebie mnie. Pojebie mnie. Gdybym miał złotówkę za każdym razem, kiedy powiedziałem pojebie mnie przez psy w Dark Soulsach 3, to byłbym w stanie zasponsorować chyba wszystkim widzom tutaj ich własną kopię Dark Soulsów 3. A usiądę sobie. Tutaj jest Bone Shard i Estus Shard. O Boże. To jest zanotowane. Teraz to prawie zmieni się, zostanę zmianowany. Nie, kurwa, idę usiąść. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że taki mem. To dlatego, że noże wydopiły i zastąpiły mi przedmiot, który chciałem podnieść, czyli szalda. No dobra, jestem minutę w plecy pewnie przez te noże. Holy fuck, wyobraźcie sobie, że wydopił i ten z przeciwników i to sprawia, że jesteście minutę w plecy. To jest właśnie to, co powiedziałem efektywnie. Gdzie zazwyczaj pomyślelibyście, że drop jest to w najgorszym wypadku neutralny. A mnie ten drop tak kurwa udupił. Że to nawet nie jest śmieszne. To jest kurwa żałosne, jak mnie ten drop udupił. No bo przez to, że wydropił noże z przeciwników, nie mogłem podnieść Estus Sharda i musiałem się bić trochę dłużej z wybuchającymi kolegami. Więc straciłem dwa Estusy i uznałem, że w takim wypadku ja to pierdolę i idę się cofnąć do tego, do ogniska. Także efektywnie zostałem udupiony przez to, że wydopił mi item. I się właśnie śmieje, że jak to musi absurdalnie kurwa brzmieć. Au. 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 Holy shit. Estus. Powiedziałem Estus. Okej, okay, będzie skrócik odblokowany. Bo zastanawiałem się, czego nie skipnąć, ale w takim wypadku chyba się nie da. W takim wypadku zdecydowanie się nie da. Nie odblokowaj skrótu. Jakby wierzę w swoje umiejętności bicia Deaconsów nie na tyle mocno, żeby iść tam z 4 Estusami czy 3? 4. Więc idę po skrót. Zwłaszcza, że jeszcze możliwe, że pod olbrzym nie dziabnie. Nie lubię tego, że muszę skrót odblokowywać, ale mówię, nie jestem chyba w położeniu, gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby go nie odblokowywać. Jakaś część mnie mówi YOLO, ale ten run idzie póki co za dobrze, żeby go aż tak spierdolić tym, że nie odblokuję sobie skrótu i będę musiał cały ten podbieg robić jeszcze raz. Więc dajmy na to, pozwolę sobie na tą minutkę straty, żeby nie mieć potencjalnych 5 minut straty. Deep Deep Play Deacon Sign, alright, cześć Tate, witam z powrotem. Dalej nie przywykłem tej kamerki. Mógłbym ją ustawić z powrotem teoretycznie. Zresztą i tak bym ją na pewno ustawiał, jeżeli już to na tą z wytłumionym tłem. Spuk. Kolejna spuk.
To już to było te. Od razu weź mi sztylet, daj. Uciekam bardziej w prawą stronę, bo widzę, że ten mały gnojek szedł w lewo. Au, dostałem gównem po łbie. Dosłownie dostałem gównem po łbie. Dobrze, mnie zabije mnie na hita. Jeżeli zabije mnie na hita, to wychodzę. Cześć, Kirk. Okej, nie muszę wychodzić, doskonale. Mogę już zmienić nas. O. Kirk! Chyba zdążyłem już zapomnieć, odchodził od Creaky Machine. Po mnie pojebie. Dobra, mam dużo co. Mogę sobie pozwolić na to, żeby ich liberalnie używać. Teraz inne kłamstwa. Gitarzysta metajki. A tak, dobra. Już wiem. Au. Jak już mówiłem, mogę sobie pozwolić na liberalne używanie stosów. To już? Chyba nie. Jeszcze nie. Chciałbym ich tak przerzedzić najpierw. Wiem, że to nie jest efektywne jakoś bardzo czasowo, ale... Czas się wycofać odrobinę. O. Dobra, aż takiego gangbangu to może jednak nie przewiduję. Powiedziałem. Wow. Kiedy oni to wybrali? Ulala. Dobra. Pierdolę was. Telefon w kieszeni, zacznę napisać swoje. Teraz inne kłamstwa, które będę wam wmawiał. Pamiętajcie, jeżeli napiszę coś głupiego, o, telefon zaczyna pisać coś sam z siebie. Dobra, mam do wydania Estus Sharda, czy dwa Estus Sharda? Dwa Shardy. Uwaga, zabawna sprawa. Z tego co pamiętam, to już do końca gry nie zdobywam żadnego Estus Sharda. A Boże. Zagadałem mi do tej waifu trzeba. Aby słuchać. Ja się właśnie typnąłem do Firelinka. I want to fucking die. Kończy moje cierpienia za imię zabito sam. Czy jakoś tak? Czy to się otworzyło do końca, czy w ogóle się nie otworzyło, tak z ciekawości? Zobaczmy. Otworzyło się. Doskonale. Potrzebuje się spuknąć. I need to get spooked. Dobra. I możemy spukać na dół.
Chyba tylko tym razem może spróbuję kolegę zabić, co nie zawsze mi wychodzi. Tak? Powiem szczerze, jak zrobiłem sobie ostatnio rana, to to, co mi się tutaj absolutnie udało zrobić, to sprawić, że kolega tutaj sobie przebiegł i stwierdziłem, że nie, ja pierdolę tego bąszarda i go nie zgarniam. I kończyłem grę bez tego bąszarda stąd. Bo chłop nie uciekasz tam w prawo tak naprawdę. Ach. Class Shield i można lecieć. To co, to jest ten jeden jebany run, w którym zabija mnie jebany Volnir. Czekam. Zobaczycie, to będzie ten jeden przeklęty run, gdzie jego pierwszą akcją będzie wyciągnięcie pierdolonego miecza, przez co nie będę mógł geźgę. Czekam. Czekam. A, propos głupich rzeczy. Robiłem sobie runa, gdzie biegłem sobie tędy i szkielety zniszczyły mi most. Nie, że ja zaatakowałem most, tylko szkielety same z siebie zniszczyły most. Dosłownie nigdy mi się to nie wydarzyło. I prawdopodobnie komu, kto tutaj siedzi, też się to nigdy nie wydarzyło. A, pa, 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 pa. Spędzandy. Dobra. Wolnie, czy będziesz przyjazny i sympatyczny dzisiaj? Machasz rączką na początek, więc nie jest źle. Czy tylko machasz? Tak. I masz ją w chuj daleko. Czy on żygo? Chyba tak. Odejdź, że no. Holy shit. Kocham, kiedy on dosłownie daje sobie trafić benzolety. Czy ty mnie kurwa jebiesz? Spierdalaj z tym mieczem! On już przywołał miecz. Ja nawet nie żartuję. Ja wiem, że sobie z tego śmiszkowałem. Też może podejść. Czy będziesz żygo? Dobra. Robisz to rączką? Slam? Yep, slam. Jestem dobrej strony, więc... A, kurde. Wezmę łyk na wszelki wypadek. Chcesz może się na niej bardziej oprzeć? Bez... Bo masz odrobinę za wysoką rękę. O. To będzie slamidło. Nice. Wolnie jest łatwe? Aczkolwiek nie będę kłamał, jak już zaczął przywoływać ten jebany miecz, to się naprawdę spukłem. Bo jak on aktywuje miecz, to ta walka się zupełnie zmienia i nie jestem pewien, czy byłbym w stanie ją konsekwentnie do końca dociągnąć. Zwłaszcza, że masz wtedy masę szkieletów. Wolnie z mieczem zamienia się w nito trochę. O, nauczyłeś się aktywować ognisko po tym, jak wypierdoliłeś się wczoraj w Iridium? O, spierdalajcie. Tak, wiem, że powinienem jeszcze aktywować to ognisko, do którego właśnie biegnę, zanim cokolwiek powiem. I uwierzcie mi, zrobię to. Gadam sam do siebie. O co chodzi? Jestem sam zgadany sam do siebie, right? Right? A co jeżeli wszyscy moi widzowie te głosy w mojej głowie? Minęło już 10 lat. Jasko, obudź się. Ja i moje jeszcze osobowości. Aż tylu to na pewno nie. Czasami po prostu mam wrażenie, że łatwo mi przychodzą jakieś takie odpowiedzi na to, co sam do siebie mówię.
To bardziej tego typu kwestia. No, oczywiście. Wow, najtrudniejszy segment Vehicle prawie za mną. God fucking damn it. Jestem spłony o to, co się wczoraj wydarzyło. God fucking damn it. Gdzie ja się tej pory wyjebałem tak swoją drogą? Liczę wyjebki jako śmieci, a nie wyjebki jako głupie rzeczy, takie jak niezgadanie się ze sordów. Wcale. Nie chciałem, żeby ktoś to powiedział, bo to oznacza, że będę miał teraz większą cenę. Na zasadzie kurwa nie wyjebałem się, więc presja mnie zaraz przygniecie. Tak, czemu to powiedziałeś? Nie chciałem tego słyszeć. Ale to po co pytałeś? Klausina? O mój Boże, różnica z odnawianiem staminy jest zasadnicza z Quest Shieldem. Ja normalnie tutaj bym nie zaskoczył na samym degerze. Zasobnie. No dobrze. To ognisko jest kategorycznie do aktywacji. I muszę też zgarnąć ten manę, bo mam spółkę w pobliżu. Jedna rzecz mnie zastanawia. Czy ten skok da się zrobić? Da się. Bo miałem z nim wcześniej... Pojebie mnie. Pojebie mnie. Guys, pojebie mnie. Wiem, co chcecie powiedzieć. Nie musicie. Zmienię sobie kontrolki, ja wiem. To nie miał faktu, że mnie pojebie. Da świętego spokoju. Złota zasada, jeżeli nie aktywuję jakiegoś ogniska albo skrótu, to się chwilę później tam wypierdolę. Nie ma wyjątków od tej reguły. Cześć, Jailer. Dobrze, że mnie kolega nie zepchnął. A. God bless, że oni schodzą na jedną taką ładną serię. To naprawdę bardzo pomaga. No dobra. Za wcześnie tego zaraz zrobiłem, ale i tak to działo. Nie będę rzekał. Nie tu, nie tu, nie tu. Proszę, nie zaatakuj mnie. Muszę się dobrze ustawić tylko. Nice! Got it. Powiem tak, przekonałem się, że to jest precyzyjne, bo spierdoliłem to przy ostatnim podejściu. Więc to nie jest tak proste, jak wygląda. No dobrze. Odpalę sobie ognisko, bo wiem doskonale, że na Jormie zazwyczaj... Alek, na Jormie zaliczam wyjebkę. Mógłbym teoretycznie zrobić quit out i usiąść, ale... Znaczy quit out, ale F4.
i się siada. Mam wrażenie, że Alter 4 to już jest kompletnie w duchowi jakiejkolwiek rywalizacji. No, czułem się, że oni robią tak. Wlatują w powietrze, robią flap, flap, atak. Więc po tym drugim flapie nauczyłem się, żeby po prostu rolować. Dobra, łyknę sobie zawczasu flachę. Czy właśnie to mnie trochę niepokoi. Nie wiem, czy nie będę miał za dużego udźwigu przez Cat Shielda. A bardzo bym nie chciał mieć fatroli na walce z bossem. Czy on mnie goni? Yep. Potrzebuję jakiejś bezpiecznej chwili, żeby włożyć sobie stun lulera. Faceluję. Nie jestem przyzwyczajony do zbijania Cat Shielda, więc nagle się okazało, że nie mam aż tak łatwo. I muszę przestawić odrobinę swój setup. Zdążę? Zdążyłem. That's fine. Tutaj powinien mu wcisnąć jeszcze jeden, jak on się tyle zbiera. Yep. Teraz się szybko zbierze. On tutaj często ma 4-hitowe komba. Czy ja już mam? Nie. Tak? Nie. Mam. Wydawało się, że jeszcze nie mam jakiegoś powodu. A? O, teraz mam. To jak skończę atakować, to mogę ten... To mogę go dojebać. Łatwo. Zaraz będę miał intensywne minusowanie firelink, coś czuję. Żeby sobie po tym tarczy do parowania założyć i lepszy sprzęt. Dobra. Więc tak, po pierwsze primo. Tu i tu. Po drugie primo. O Boże, ja nie mogę nawet aż tyle wydać. Dobra, nie będzie 25 i 34. To chcę. Potrzebuję buklerza i potrzebuję założyć pancerz z powrotem. I decent pana. Dobra, to teraz moment, w którym decyduje się cały bieg, czy tej Pontiff. Pontiff, ty chuju. Kurwa, nie, ja wracam do Fadelinka, wracam do Fadelinka, wracam do Fadelinka, wracam, wracam, wracam tam. Nie wydałem bunshardów. Zawsze zapominam bunshardy. A mam ich ze 3 teraz. To przy takim pasku HP zdecydowanie robi różnicę. 3, 3, 4. 4. Uwaga, uwaga, 6 na 9 ich d. Distant mana. Dobra. Tak, wiem, że jeszcze jest podbieg do Pontify w ogóle, ale ten... Ale naiwnie będę się łudził, że... O, dostałem SMS-a jakiegoś dziwnego numeru. Odnotowano wyłączenie w jakiejś sieci. A, będę musiał zerknąć po tym, o co chodzi. Z tym żyję, prawda? Guys?
Ja tak, powiedziałem oczywiście. Żyje, okej. Okay. Czyli jeżeli odnotowano połączenie, to nie jest to w sieci internetowej. To jedyne, co chciałem wiedzieć. A tak, bo ja to pomyślałbym też, że przydałoby się to dojść. Godzina stuknęła, a ja jeszcze nie o Pontifa, nie podoba mi się to. Miałem nadzieję, że będę w godzinę o Pontifa. Wiem, że nie jestem daleko, ale... I tak. Ja wiem, że gdyby nie jakieś głupie wyjebki, to już bym tam był. Więc to też... O Jezu. Rzuciło się na mnie 5 psów na raz chyba. W ogóle wczoraj miałem jednego bardzo dobrego mema, bo zapomniałem, że mam invade'a i pobiegłem sobie ten skuter blokować i do ogniska chciałem usiąść. I się okazało, że teoretycznie nie mógłbym usiąść, ale invaded po drodze mi zdech. Dosłownie jak biegałem do kościoła, to się okazało, to dostałem powiadomienie, że invaded umarł. Wiecie co? Ale chciałem nie sobie quitouta. A tutaj koledzy z kosami stoją. Okej, nieważne. No i puklasz. Muszę pamiętać, że będę mu teraz dawał trochę mniej obrażeń. A, to jest łatwy atak do skancowania. Dobra. To mogę odbić i chyba się wystosować. Yep. Za daleko. Oj. Dobra, to jest bezpieczny moment na Estusa. Za szybko zacząłem atakować. To się może doskoczyć. Chyba nie. Ja się boję do niego podchodzić, bo nie wiem, jakie combo sobie zażyczą. Ach. O Jezu, się wybrałem. Zdążę? Zdążę. Wolę to zagrać bardzo bezpiecznie, bo z Pontifem wiem, jak mi ostatnio idzie. Dobra, nie dałbym na to wcisnąć raczej. O Jezu. O Jezu. Bąk. O Jezu. Zdążę? Nie podoba mi się, co tu idę. Ups, jestem w złym miejscu. Dobra, doskok jest w miarę okej. Okay. A, kurde, myślałem, że mu ducha ubije. Chyba to jest Estus time.
A, znowu ducha mu nie ubiję. Teraz mu ducha ubiję. I teraz mogę chyba zaczekać, aż on znowu go będzie próbował przyzwać. I będzie po walce. O mój Boże, Pontifex, daj! O! God fucking bless. Blessed run. Blessed fucking run. The run is absolutely fucking blessed. No ja miałem nadzieję, że on będzie robił dużo więcej skoków, zwłaszcza tych, gdzie nie wybucha. Bo wtedy jest tak łatwo go skontrować. I przede wszystkim wcisnąłem mu o jednego hita za mało wzducha, to też stanowi o problem. Bo da się tam wcisnąć spokojnie jeszcze jednego hita. Tylko ja źle staminę rozegrałem. Tu jest dusza, której będę potrzebował chyba. To jest Body Ember. Yep. Tego trzeciego przymiotu już nie zgarniam, bo koledzy mogą mi przeszkadzać. No dobrze. Tu jest szat. Chciałem właśnie powiedzieć, że nie podoba mi się, że jest tu za cicho. Trochę. Dla bezpieczeństwa łyknę teraz Estusa. Czy ja na streamie się tutaj wypierdoliłem od tych? Od Silver Knightów, którzy mnie strzelali? Czy na którymś offline podejściu? Bo już nie pamiętam w tej chwili. Bo wiem, że zostałem nas tak brutalnie strzelinowany, że to nawet nie jest zabawne. A, powinien najpierw ten... Znaczy nie mówię na tym, na... nie mówię, że na tym streamie, tylko ogólnie. Jak będę na górze w ognisku, to cofam się do Firelinka, żeby ulepszyć bronia po 6. Noszą. Ja robię to dookoła. Właśnie! To mi się raz udało zrobić i bardzo kwestionuję, że to jest możliwe. Jesus. Spłukam się zawsze, kiedy się dzieje. Firelink. Potrzebuję 11 dużych szardów, bo jeden zgarnąłem przed prochami. Aha. 11. Powiedziałem 11. Andrzeju, ulepsz mi brońkę. Chyba nie mam dusz na poziom. Nope. Znaczy będę miał. Lecz tic. Tu. Analne rodeo. No i dobra. Bo nie zgadnę żadnego sharda, żadnego bone sharda, nic, więc tego tym razem wyjątkowo nie zapomniałem. W
Wiem, że ludzie mówili, że w tym, że w analnym rodeo jest jakiś skip do spółka, tylko nie wiem gdzie. Jedyne co mi przychodzi do głowy, że to, że tutaj można jakoś spać w dużej wysokości. No, pewnie tutaj można aż tam na sam dół spać. Że o tutaj aż. Albo przynajmniej na którąś część schodków. No, well. To nieistotne. Dobra, Aldyś. Będziesz mnie celował, czy będziesz bardzo przyjaznym Aldysiem? Chyba będzie przyjazna. Bąk. Jeszcze tym obywałem, ja pierdolę. By the way, to będzie już druga faza pewnie. Nie, jeszcze nie. God bless. To są zwykłe pociski. To jest atak. To bardzo miłe z twojej strony, Aldyś. Dobra, to będzie druga faza. Od czego zaczynamy drugą fazę? Powiedz mnie, od strzałek. Czyli chujowe RNG. Znaczy chujowe, nie chujowe. Strzałki zazwyczaj się widzi, miałem jeden run, gdzie nie miałem strzałek. O Jezu, zjebałem. Ach. Ups. On się bije w ziemię. Dobra, gdzie teraz? Tutaj. I co mi zaproponujesz na dzisiaj? Kosa? Ne, muszę się wyleczyć. This is fine. Tu jesteś. Czy to strzałki? Nie. To solo speed. Łatwo. O mój Boże. To był bardzo kooperatywny Aldyś. Dobra, dawanie Bazin. Of Wolf. I Dancer. W lewo. Ach. Ops, zgodziłem. Ale najwyraźniej postanowiła mi to wybaczyć. Oj. Kurwa! Powinienem oczywiście to co zainstalować. Przeżyłbym używając Estusa zamiast Ola. Nie jeszcze Spotify i tancerki, jak się ogląda te walki, wyglądają na gigałatwe. Zależy. Powiem szczerze, to bardzo mocno zależy. Krysa Sage potrafi kompletnie gacza udupić, jeżeli źle się wylosuje. Zresztą chyba na ostatnim streamie to było widać. Wiecie co, zgarnę tu duszę na wszelki wypadek.
lewo. Estus. Hop. Za daleko do mina. W lewo. Nigdy nie dolować graba do jej prawej. Bo bardzo często może jeszcze gracza złapać w ten sposób. I to jest paskudne. Raz, dwa, trzy. Okej. To było krótkie. Ach. Raz, dwa. Wybuch. Boom. I dopiero po tym boom można tak naprawdę biecę atakować. To jest mroczna wersja tego, co wcześniej było. Jeszcze jeden. Nie gridzić. Nie gridzić. Dancerka potrafi nieprzyzwoicie dużo obrażeń wklepać. Jak się tego gracz nie spodziewa. Dobra. Zbieram czanka i idę do Firelinka. Wydaje mi się, że teraz już mogę wydać wszystko w tego, w Dexa. Żeby walki szły odrobinę szybciej. I to, co zostanie w Wig odpakować. Też może stąd wyjść? Dziękuję. Nie do końca tak nie chciałem, że wyszytał, niech ci będzie. Tu jest chunk drugi, bo pierwszego zdobywaliśmy za oddanie bombki. Au, holy fuck. Pytanie, czy będzie quit out zrobiony? Chyba nie. Będzie. Da się go w miarę szybko zabić, ale nie wiem, czy na tyle szybko, żeby quit out był wolniejszy. Plus jak mam pół HP, to wolniej ryzykować. Bo nie jestem pewien, czy nie miał jakoś na dwa losowe hity. Firelink. Idę do Andrzeja po broń plus 7 i potem wracam do Firekeeperki po te, po poziomy. Wróć. Najpierw uszajmy jedynki, sprzedaję te. Broń plus 7, estusów nie mam. Uszajmy jedynki, sprzedaję dłuższe dwie. I u ciebie wydaję poziomy. Dragon Balax. Dobra, teraz tylko byle mnie tutaj nic nie udopiło jakoś kompletnie osoba. Co uwierzcie mi, zdarza się. To było bliskie. To było za bliskie. Powiem wam tak, zdarzało mi się, że smoki tej stwierdziły losowo, że sobie zioną. Zanim zdążę, kurwa, przebiec. Cześć, Bliki, witam. Nienawidzę, kiedy to robią, bo nie wiem, z czegoś to bierze. To jest losowe, mam wrażenie. Bo nie jestem w stanie inaczej tego wyjaśnić, niż że to jest losowe. O ja pierdolę.
On zawsze się najpierw buffuje. Dlatego nie byłem na to gotowy. Dobra. Dragon Slayerze, bądź grywalny. Ba, to jest atak do uniknięcia. Bąk. Bo jak na seflachę zawczasu. Oj! Ale nie zdążyłem. Nie wiem, czy zdążę. Powinienem. Dobra, to jest fajnie. To jest ten atak, który mogę do przodu przerolować. Zaczekam, aż go pięka przesą. To jest pseudo speedrun. Na tyle, na ile umiejętności im pozwolą. Chowam się, żeby flaszki łyknąć. Dwóch potrzebuję. Au. Au. Czy ja zdążę? Nie. Ba, tym razem nie zapomniałem. Ba, this is fine. Raz, dwa. Tarcza szmato. Tarcza. Chcę odejść, żeby przeczekać główne lecące, plus ten, plus wyknąć flachę. Zostało mi zero stosów i mi się to nie podoba. Ale on jest kurwa martwy. Powiedziałem coś. Dobra. Klucz, klucz, klucz. A co ja tutaj powiedziałem? Bo ja już nawet nie wiem, co powiedziałem, że czuję sech. Że mam zero stosów. A! Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że jak mam zero stosów, to robi się tylko bardziej greedy, aniżeli jak kompletna pizda. I wcale nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze w takiej sytuacji. Cześć Sage'u, proszę. Nie nakurwiaj do mnie z rozpinami, co? O mój Boże. Czy kolega mnie zajebie flambergą? Oczywiście. Jeszcze nie grałem w karty, zawsze masz 15. A, dostanę sobie rozpijałem na pysk. Albo inne. Nice. Bardzo mi jest fejcem, że nie dałeś mi sobie rozpijałem na pysk. Ała. O. I tak, muszę kiedyś tego jest co wyknąć. A for safety, zaszkodzić nie zaszkodzi. Flap, roll. Flap, flap, roll.
Hop. Bonshot. Tego nie wiem, czy będę używał, ale gotkane jest gotkane. A propos kart 358, tak fajnego, tylko dosłownie nikt, tylko znam poza moimi rodzicami, nie umiem w nią grać. W skali od 1 do 10, jak bardzo, Jolo? Głosem to YOLO. Doskonale, to jest to, co chciałem usłyszeć. Nie jestem pewien, czy te drzwi nie są szybciej otwierane przez Quitout. W sensie tak czysto otwierane. Ow. Ja przegapiłem Dragon Slayer, ale na to wychodzi. Dobra. Nie ma staminy, niedobrze. No nic. Pobijemy go jeszcze raz. No bo nie. A Jezu! Tak blisko! Czy ja chcę wydawać tego Bonsharda? Tak. Z 2 minuty to ja nie zdążę prochów podłożyć. To jest ten problem. Więc nawet jakbym chciał, to ten. To te jebane prochy i to, że zawsze próbuję to z tej strony zrobić. I gram z losem takimi rolami, I swear.
Czekaj, tędy. Dobra, i czas na kino jeszcze i będzie git. Jedu, ten atak jest tak spowolniony, I swear. Coś ty wziął, Kersolda, zajebiście. Moja absolutnie znienawidzona broń. Chciałbym, żeby on broń zmienił. Bo bardzo nie lubię walczyć z Kersoldem. Znaczy generalnie kojarzę, że Kersolda bardzo mocno falą memuje. To jest chyba czarodziej. Ja. Ała? Dobra, druga faza. Mało estosów mi zostało, co prawda, ale... O, ścięło mi ge... Dobra, mam czas na estosa przynajmniej. Mam nadzieję, że tego jednego estosa za ścięcie mi nie zabraknie. Jest opóźnione. Op. Zrób jakiś w miarę bezpieczny atak. Dziękuję. Bo chcę się stusnąć. A to jest atak, gdzie zawsze mi się wydaje, że ja mogę mu coś zrobić, ale jednocześnie jest trochę ryzykowne. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do przodu. O kurwa! Nie myślałem, że on tak szybko może galę potem zajść. Ała, ała, ała. Ała kurwa, rzeczywiście. Nice. Łatwo. M34 jakoś tak. In-game jest... N26. Nice! Dobra. Będziemy kończyć. Dzięki może, że posiedzieliście na tym próbnym speedrunie. A i co? W sobotę SMT4 Apokalipsy. W sobotę zaczynamy ZX.
A na dziś to była to. Dzięki bardzo za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.